Jeżeli znasz się na tym, że ta choroba przebiega w ten i w ten sposób i można to leczyć tak i tak, to czemu o tym nie powiedzieć? Pokażcie mi w książce, gdzie jest to napisane. Inaczej się mówi tak, ej, ale to jest w książce tak, jak ty mówisz. No, właśnie. Czy Karasiński przyznał się do relacji intymnych z uczniami, nie? Nawiązujesz fajne relacje. I sobie tak, kurde, samochody jadą, ja nie zdążę, zwłaszcza, że walczę z tym wózkiem, więc wstałem i przeprowadziłem ten wózek. Mina ludzi. Wszyscy ludzie dookoła takie, uuuu, cud się wydarzył, nie? A dupę, trzeba to przełamać, nie? Jakby, a bycie takim bucem, że ja wiem wszystko i w sumie nie powinienem wiedzieć więcej, nie muszę wiedzieć więcej, prowadzi do tego, że ja już byłem kiedyś na skraju wypalenia zawodowego, pracując w przychodni. I wtedy, już wtedy, i pracując miesięcznie po prawie 300 godzin przez 9 miesięcy pod rząd. Mhm. I ja podziękuję za kolejny taki epizod. Fizjoterapeuci nie potrafią masować, a masażyści to są niedorobieni fizjoterapeuci. Co jakby, i bijcie się, nie? I rzucasz takim tekstem, wychodzisz, zostawiasz jeden kij baseballowy i kto przetrwa, tu będzie, nie? Nie wierzę. Łoczat, nie, i skróluję dalej. Dzień dobry, drodzy widzowie i słuchacze. Mam dziś przyjemność przeprowadzić rozmowę z jednym z najbardziej rozpoznawalnych nauczycieli na kierunku technik masażysta, który zresztą uczył też mnie i pomagał mi stawiać swoje pierwsze kroki w świecie masażu. Jest to człowiek, który przyczynił się do niesamowitego osiągnięcia, jakim jest zaciągnięcie mnie do wejścia do morza zimą i spróbowania morsowania. Moim rozmówcą jest nie kto inny, jak Przemysław Karasiński, aka Fizjonauka. Dzień dobry, cześć Karolu. Cześć słuchacze, widzowie. Widzowie, słuchacze, będzie i na YouTubie, i na Spotify'u. Super, więc... to pozdrawiam wszystkich. Przemku, dajmy naszym widzom takie pewne wprowadzenie, bo jesteś technikiem masażystą, fizjoterapeutą i nauczycielem w Tebie na kierunku technik masażysta. Opowiedz pokrótce, od czego to się zaczęło i jak wyglądała Twoja droga do obecnego miejsca, gdzie jesteś. O matko, od razu takie pytanie, ale... No tak, to na rozgrzewkę. Dobra, ale ty znasz tą historię, co ja mówiłem na... Tak, i mam to opowiedzieć. Możesz, tak, możesz dobra, dopowiedzieć. To tak, rzeczywiście jestem technikiem masażystą i bladego pojęcia nie mam, czemu zostałem masażystą, ponieważ zanim zostałem technikiem, w sensie zanim poszedłem do szkoły, nie widziałem masażu, nawet chyba w telewizji nie widziałem. Nie słyszałem o masażu, nie znam nikogo, kto był masowany albo kto masował, żadnego masażysty, nic, więc... Przerwałem swoje pierwsze studia, w sumie dokończyłem je do licencjatu, bo jestem urzędnikiem państwowym, chociaż nigdy nie pracowałem w zawodzie, administracja publiczna. Okay. I stwierdziłem, nie, nie, to nie dla mnie, trzeba coś z ludźmi robić i nie mam pojęcia czemu trafiłem na testy do szkoły masażu, ponieważ chodziłem do szkoły, gdzie trzeba było przejść kwalifikacje wstępne, tam z rozciągnięcia, które teraz jest poziomem drewno, wtedy się udało, jakieś tam brzuszki. Tam jeszcze było kilka testów i była rozmowa kwalifikacyjna i taki właśnie człowiek jak ty, poważny, usiadł i pyta się, no to panie Przemysłowie, czemu chciał pan zostać masażystą? I ja przy totalnym zaćmieniu umysłowym, ma to serio powiedzieć? Tak? Śmiało. Powiedziałem, że, bo ja zawsze chciałem masować ładne, samotne, bogate, chętne i nie pamiętam jakie jeszcze, dziewczyny. No i gość tego zrobił takie... Walnął się właśnie taką deską i powiedział, no totalny gamoń, ale przyjęli mnie, więc jakoś to przeszło. I konkluzja tego wszystkiego jest taka, że mój pierwszy masaż to był masaż łydki mojego kolegi z klasy. I ta łydka była zarośnięta i mnie już nie obchodziło, czy on jest chętny, bogaty, ładny. To wszystko jakby... przestało mieć znaczenie. Tak, ja się wyleczyłem. To był pierwsze zajęcia, gdzie ja się wyleczyłem z tych ładnych, młodych, pięknych, bogatych, samotnych, chętnych dziewczyn. O, jakoś tak było. No i rzeczywiście chodziłem sobie przez te dwa lata do studium masażu. I tam miałem taki kierunek jak fizjoterapia. I robiliśmy różne testy diagnostyczne, pokazy ćwiczeń biernych, czynnych i tak dalej. I to mi się naprawdę, na tyle mnie to wkręciło, że pierwsza moja taka świadoma decyzja to było pójście na studia fizjoterapeutyczne, czy zostałem licencjatem fizjoterapii. To jeszcze były czasy, gdzie się robiło 3 plus 2, ja miałem w szkole akurat 4 plus 2, potem magistrem fizjoterapii. I jakoś tak wyszło, że w międzyczasie pracowałem w przychodni. Na najgorszym miejscu na świecie, czyli przychodnia z kontraktem z NFZ-em. Nie polecam. Ostro, ostro jest tam. Ja też nie. W każdym razie tam trafiłem na osobę, która uczyła właśnie w Tebie. Mhm.
I stwierdziłem... W Gdyni? Tak, tak. Okay. To moja kierowniczka, która jest rok młodsza ode mnie, bardzo sympatyczna, Kasia Pawłowska, którą pozdrawiam. Ona teraz uczy na studiach w Słupsku, na fizjoterapii. Mm-hmm. I stwierdziłem, kurczę, właściwie ja lubię gadać, lubię się wymądrzać, niech mi za to płacą, jakby to jest złoty biznes. No i to już chyba 8 rok leci? Chyba 8 rok się kończy, jak pracuję w TEP Edukacja w Gdyni. Mm-hmm. No i to tyle chyba z takich... A, w międzyczasie jakiś tam kanał na YouTubie i... jakiś tam... Trochę różnych doświadczeń zawodowych. Skromne 11 tysięcy subskrypcji, no pierwsze tak. Pieniądze zarobione czysto z YouTuba. Jakiś tam tak, ale... podrzędny. Już co, ale to jest taki dodatek. To w sumie też był przypadek z tym kanałem. Mhm. Dobra. O kanale w sumie też jeszcze pogadamy. Ale chciałbym trochę bardziej podrążyć ten temat obecnych czasów, czyli bycia nauczycielem, wykładowcą w Tebie. Możesz okay. powiedzieć. Okej, okay, tak. Nie jestem nauczycielem. Żeby być nauczycielem, trzeba skończyć studia nauczycielskie? Chyba tak, pedagogiczne? Jest zawsze problem. Czy pedagog i nauczyciel to samo? To nie jest chyba to samo. Nie? Ale dobra, nieważne. Trzeba skończyć... Przygotowanie pedagogiczne. Tak, trzeba skończyć odpowiednie studia. Ja ich nie mam skończonych. Ja jestem edukatorem. Ale w zasadzie to... Bo ty nie masz żadnego kursu z pedagogiki? Nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Jakby przejdźmy dalej. Ja sam o sobie lubię myśleć, że jestem edukatorem. Czyli ktoś, kto przekazuje wiedzę, ale nie ma formalnego nauczycielskiego wykształcenia pedagogicznego. I ja mogę uczyć tylko związanych z masażem. Więc na przykład, nie wiem, anatomii prawidłowej już nie. Ale właśnie, bo chyba możesz zawodu uczyć. Bo tak. To nie jest tak, że możesz teraz iść do przedszkola czy, nie. gdzieś, ale zawodowych rzeczy to chyba możesz tak. uczyć. Tak, i to więc... jest też jakiś tam limit, bo na przykład anatomii prawidłowej nie mogę. Nie? Ale anatomię palpacyjną, tak. Czy topograficzną. A to ciekawe, bo moja znajoma koleżanka masażystka, ona jeszcze nie jest fizjoterapeutką, ale już załapała pracę właśnie też w jakiejś policjalnej szkole, uczy techników masażystów anatomii. O, i teraz... To ciekawe, ale dobra, to nie będę zdradzał, kto nie chce jej wydawać. No, wiesz... Może się coś zmieniło. Szczerze powiedziawszy, nie mam dlatego pojęcia. Ja się nigdy tym nie interesowałem. Dla mnie w sensie szkoła to jest tak, że ja tam przychodzę, robię swoje zajęcia i wychodzę. Administracja to jakby to już poza mną. Wspomniałeś, że 8 lat jesteś już tak, około tak. nauczycielem i lubisz się po prostu wymądrzać, dlatego tak. zostałeś nauczycielem. Tak. To... Znaczy będę cię tak nazywał, bo dla mnie jesteś nauczycielem. No dobra. I bo ja mam też, nie wiem czy to dobrze czy źle, taką definicję, że po prostu jak mnie czegoś uczysz, to dla mnie jesteś nauczycielem. Okay. Nie, nauczycielem, mentorem w dobra, tym czyli kontekście, a niekoniecznie, tak, niekoniecznie pod kątem ustaw, pedagogiki i tak dalej. Spoko. Więc dobra. Pewnie będę się łapał, że nie będę mówił edukatorze, dobra. Tylko nauczycielu. Dobra, tak jest łatwiej, okej, okay, rozumiem. Jaki jest twój ulubiony przedmiot? I co ci tak... O, to się tutaj? Zmienia. Właśnie to, wiem, słyszałem. To się zmienia. Mogę powiedzieć, jaki jest mój najmniej ulubiony, który niestety prowadzę, ale po raz ostatni, teoria masażu. Nie tak? cierpię teorii masażu, bo dla mnie... A dlaczego po raz ostatni? Bo poprosiłem dyrekcję, żeby mi więcej nie dawali. Znaczy, on ogólnie jest ważny. Ja rozumiem, że wiem, jakie techniki, po co je robię, nadaję temu wszystkiemu kontekst, bo to tak naprawdę odróżnia szkołę technik masażysta od jakichś kursów i teraz ja mówię jakichś tak trochę, nie chcę, żeby to brzmiało, że to jest z pogardą, ale od innych kursów niż technik masażysta, tylko że to trwa 4 semestry. Dwie no, godziny, tak. 4 semestry, gdzie ja prowadzę zajęcia w ten sposób, że daję prezentację i jakby nie chcę czytać tego, co jest na prezentacji, więc muszę dodawać coś więcej i to leci mi za szybko. Ja w ogóle, Karol pamięta, a wy nie wiecie, ale moje prezentacje wyglądają w ten sposób, że ja mówię zupełnie co innego niż jest na slajdach i mówię na przykład, dobra, to sobie doczytacie, to sobie doczytacie, to sobie doczytacie, lećmy z czymś ciekawszym. Na teorii masażu nie ma tego czegoś ciekawszego, jest po prostu to, co jest na slajdach i to mnie mocno męczy. Ale teraz mam taki fajny przedmiot jak diagnostyka... Boże, teraz wiecie, że nie pamiętam, jak się przedmiot nazywa. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie masażu, gdzie robię fajne. To, co lubię, czyli właśnie
przez cały semestr i część kolejnego diagnozujemy, czyli nie wiem, 6 testów na rwę kruszową, 8 testów na kolano i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, żeby zebrać to wszystko w całość. No ja jestem w ogóle tego zdania, że 90% pracy z pacjentem, jeżeli jesteś terapeutą, masażystą, fizjoterapeutą, takim leczniczym. Może... Z prawdziwego zdarzenia. Nie, no w sensie no w spa też są masażyści, ale jeżeli tak rzeczywiście z pacjentem, a nie klientem, to 90% to jest diagnostyka. Jeżeli wiem, co mu dolega, to jest łatwe naprawić. Albo na przykład mówię, że sorry, ale tego się nie da naprawić, nie? Ale wiem, co mu dolega. Jeżeli nie wiem, co mu dolega, no to będę tak po masku w jedną, w drugą stronę szedł, ale nie mam tej pewności, co robię, więc ciężko powiedzieć, że w ogóle jakoś to jest celowane. Więc diagnostyka to jest jeden z moich ulubionych przedmiotów. Pracownia fizjoterapii. Właśnie, bo to jest osobno, bo u mnie była tak, tylko chyba. Teraz jest podstawa fizjoterapii osobno przez 2 semestry i pracownia fizjoterapii przez 2 semestry. Podstaw fizjoterapii też nie szczególnie lubię w niektórych aspektach tych fizykoterapeutycznych, gdzie tam prądy, lasery i tak dalej, bo od tego się odchodzi na zachodzie. A bardzo lubię w tych aspektach właśnie kineza i tak dalej i masaż. No i pracownia masażu to jest jednak tak główna w sumie chyba dziedzina moich zainteresowań. Najwięcej godzin. Najwięcej godzin. Chociaż teraz mam tylko jedną grupę. No i moje ukochane zagadnienia kliniczne, które Karol się śmieje. Ale to jest znowu teoria w sumie zagadnienia kliniczne. Tak, ale trudna. Okej. Okay. Jest... Czyli po prostu teoria masażu to jest łatwe i niech sobie ktoś tam to robi. Tak. A my się zajmijmy czymś poważnym. Nie tyle poważnym, ale... Ja to opowiadałem na zajęciach. Mieliśmy kiedyś praktykanta. Kiedy pracowałem jeszcze w przychodni, przychodzili praktykanci właśnie z TEBU i jeden z nich chciał przeprowadzić jak przed masażem po prostu wywiad, tak? I pyta się takiej starszej babeczki i pyta się, czy ma pani jakieś przeciwwskazania do masażu? I ona mówi, że no nie wiem, a jakie są? W sumie skąd miała wiedzieć, nie? No i gość mówi na przykład, ja mi coś rdzenia i stenoza kanału kręgowego. Kobieta robi takie wielkie oczy, nie? I mówi, ale co to jest to ja mi coś rdzenia? Ona się bała, nie? Bo jakby dostała informację, Boże, jest jakaś choroba, o której ona nawet nie wie. A ten gość powiedział, nie wiem, ale tak mam na karcie. Najczęściej ludzie w moich wywiadach, jak z pacjentami przeprowadzam i czytają przeciwwskazania, bo ja mam na swojej karcie. Super. To gruźlica kości? Nie wiedziałam, że takie coś jest. No i teraz dobra, trafiasz na gościa, który nie wie, czym jest gruźlica kości i się ciebie pyta, panie Karolu, ale czym jest ta gruźlica kości? Nie, w sumie tak jest napisane. Jakby pan miał, to by pan wiedział. Tak, to by pan wiedział, nie? I właśnie po to jest taki przedmiot jak zagadnienia kliniczne, żeby wiedzieć, że to jest ta wiedza dodatkowa. W sensie możesz masować i tak dalej, ale pomimo, że 90% pracy z pacjentem to jest diagnostyka, to drugie 90% to jest podejście, relacja z pacjentem. Tak myślę, ja to będę próbował rozwinąć pewnie później troszkę. Pacjent często ma pytania, ma jakieś wątpliwości i teraz możesz powiedzieć tak bucowato, w sumie to nie jest twoja sprawa, no w sensie to nie jest moja sprawa, nie? Mnie to nie interesuje, a możesz powiedzieć, dobra, to polega na tym i na tym, a jeszcze na przykład ty jesteś trenerem personalnym, prawda? No czy... już od tego odszedłem, ale... Dobra, ale znasz się na treningach. I teraz możesz powiedzieć po zabiegu, że dobrze by było wzmocnić jeszcze te mięśnie na przykład tymi ćwiczeniami, to nie? Nadal to robię, tak. Świetnie. Ja robię dokładnie to samo jako fizjoterapeuta i ktoś mi kiedyś zarzucił, że no ale to nie jest część masażu. No i co z tego? Na tym polega cała terapia, że chcesz pacjentowi pomóc, jeżeli umiesz coś więcej niż masaż, jeżeli znasz się na tym, że ta choroba przebiega w ten i w ten sposób i można to leczyć tak i tak, to czemu o tym nie powiedzieć? Boże, zacząłem się unosić. Dobra. Więc zagadnienia kliniczne, pomimo, że są trudnym przedmiotem, czy trudnym zagadnieniem, to jednak ja je bardzo lubię, bo dają właśnie tą dodatkową wiedzę. Z tego naprawdę ja wszystkie lubię. Mam anatomię topograficzną teraz jeszcze. Ważny przedmiot? Nie było. Chociaż znowu 2 semestry, ja tu w 1 semestr jestem w stanie z moimi słuchaczami jakoś tam ogarnąć. No, to tak z grubsza. A właśnie, bo chcesz oddać tą teorię masażu, a nie będzie ci to trochę utrudniać, w sensie, bo kto inny będzie uczył teorii masażu, ty będziesz robić praktykę i wyjdzie, że na przykład gdzieś tam się rozjeżdżają te informacje. To się cały czas dzieje. No właśnie, ale jak ty uczysz jednego i drugiego, to mniej więcej wiesz, chociaż z tego masażu, na jakim poziomie... Ja nie pamiętam, kiedy uczyłem jednej grupy tego samego.
Tak? Coś chyba was, jako ostatnich, nie? Naprawdę? Myślałem, że to cały czas... Nie, jest, najczęściej że... jest to, że to są różni nauczyciele, więc jakby to nie ma żadnego problemu. Ale fakt faktem, że każdy nauczyciel prowadzi inaczej. I czasami mam takie grupy, nawet w mojej szkole, które przychodzą i ja mówię, ej, tego to się tak nie robi. Tego się tak nie robi, nie? Albo pokażcie mi, skąd to macie. I najczęściej jest takie, no, nauczyciel tak mówił. I teraz jest coś takiego jak evidence-based medicine, czyli wiedza, czy medycyna oparta na dowodach i eminence-based medicine, czyli wiedza tak, czy oparta na tym, że ktoś tak powiedział. Jakby ja jestem bardzo mocno w tym pierwszy, że pokażcie mi w książce, gdzie jest to napisane. Inaczej się mówię tak, ej, ale to jest w książce tak, jak ty mówisz. Właśnie. Więc... A propos właśnie takiej tego EDM, to, bo wchodzi ta ustawa dla techników masażystów. Tak. I w niej też jest, że masażyści będą musieli wykonywać tylko te rzeczy, które są oparte na dowodach naukowych. Super. Medycznych. Ale to tak sobie pomyślałem, bo pamiętam, jak na lekcji mówiłeś o masażu izometrycznym. Tak. I o tym polskim wynalazku i tak. Nawet, bo prowadziłem webinar o ustawie, to sobie poszukałem informacji, czy coś się może zmieniło w tej kwestii. Nie. Nie. Dla twoich widzów i dla słuchaczy, spróbujcie sobie znaleźć jakiś artykuł naukowy o masażu izometrycznym. Jest taka, jest taka przeglądarka Google Scholar, która wyszukuje tak naprawdę, żeby było łatwiej. Nieważne, czy wpiszecie po polsku, po angielsku, są dwa, może trzy teraz artykuły. I to są wszystko Polaków. Tak, to jest typowo polski wynalazek. W tym jednym artykule zresztą jest chyba napisane, że ten masaż nie do końca się sprawdził. W sensie, że nie było statystycznie dużej różnicy. Nie było chyba żadnej różnicy w porównaniu do innego do masażu. Masażu klasycznego. Czy jakiegoś... Chyba tak, do klasycznego. Wszyscy ryją masaż izometryczny, bo tak jest napisane. No. Zresztą masaż izometryczny, ja o tym miałem też na swoim kanale materiał. Jeżeli weźmiecie dwa podręczniki, nie wiem, Magiera, Walaszek, masaż sportowy, masaż Zborowskiego, masaż klasyczny, to są dwa zupełnie różne zabiegi. One nie mają praktycznie żadnej części wspólnej. Był jeszcze wcześniej gość, który nazwiska nie pamiętam, na P, nie chcę przekłamać. On miał jeszcze inaczej masaż izometryczny. Jeżeli jesteście słuchaczami studium i będziecie zdawać technikę masażystę, CKE przygotowało zupełnie inny masaż izometryczny, który jest nijak do tego, co autorzy tamci proponowali. Tak, jeszcze inne? Tak. Okay. Tak, tam na przykład w części pierwszej, tej przygotowawczej, uznali, że w sumie rolowanie i oklepywanie jest spoko, nie? Jakby jak nie zrobisz, to tracisz punkty. Gdzie żaden z autorów nie mówił o tym, że jakieś oklepywanie jest. Czasy też sobie wzięli tak z powietrza, nie? Więc rzeczywiście, Boże, zapomniałem, o czym mówiliśmy, ale masaż izometryczny jest mocno przereklamowany. Aha, o tej medycynie opartej na faktach. Tak. Ja bym miał z tym dwa problemy odnośnie tego masażystów. Z jednej strony fajnie, super, że się rozwijać. To właściwie nie jest problem. Problem będzie na tym, że trzeba na to przeznaczyć pieniądze. Więc nagle się okazuje, że bycie technikiem masażystą wiąże się z koniecznością inwestowania części pieniędzy i czasu. Niestety, tak samo mamy fizjoterapeuci. Jak chcesz zrobić jakiś kurs, to naprawdę w cholerę kasy i w opór czasu na to idzie. A macie właśnie jakieś okresy rozliczeniowe na punkty? Nie wiem. Okay. Nie, bo mam u nas pojęcia. Będzie 5 lat pewnie. Tak, 5-letni okres rozliczeniowy. Wiesz, że... ileś tam punktów trzeba zebrać. Bo inaczej traci się będą prawo wykonywania? Źli panowie. Przyjdą albo panie i nam zabiorą papierek. Okay. Czy zakażą masować. To z jednej strony będzie powodowało, że muszę wykonać jakiś kurs, co oznacza, że nawet jeżeli... Nie byle jaki. Będą wyznaczone odpowiednie. No tak. No to ich cena wzrośnie. Bo muszą mieć klientów. W sensie wiesz, że jest 10 tysięcy ludzi, a masażystów jest pewnie więcej. Jest 50 tysięcy, 100? Nie mam pojęcia. 70 tysięcy jest fizjoterapeutów. Myślę, że masażystów jest więcej. Myślisz? Ale powiedzmy, nawet no dobra. 50 tysięcy ludzi. Okej, to przyjmijmy, że jest jakaś tam liczba. Którzy muszą zrobić kurs? No to co robię? Podnoszę cenę kursu. No. Jakby oni mają 5 lat, więc 10 tysięcy rocznie. Luz, wystarczy mi do końca życia. To jest jedno, więc będą powstawały kursy alternatywne. Tak, być ale może... to nie będzie takie proste. W sensie nadal będzie trzeba spełnić ileś tam tych wymagań, co będą opisane w
CMKP, nie pamiętam teraz skrótu. Okay. Bo wczytywałem się, to nie jest takie proste, żeby sobie otworzyć swoją szkołę i robić taki kurs, który będą mogli technicy maszyniści robić. Oby, bo mam wrażenie, że niektórym się uda i jakby wiecie, są kursy i kursy, nie? No tak. Można zrobić kurs ze wszystkiego. Jeżeli mówisz o tym, że medycyna oparta na dowodach, mi kiedyś jeden z doktorów, który prowadził z nami zajęcia, powiedział, że nie ma takiej głupoty, pod którą by się jakiś profesor nie podbił. Więc znajdziecie badania naukowe na wszystko, łącznie z basażem izometrycznym, ale na dużo, dużo głupsze twierdzenia zawsze ktoś się znajdzie. Mhm. Nie? Już nie będę chodził w szczegóły szczepionek i tak dalej, bo zaraz się zdemonetyzują, ale jakby zawsze jest tak, że ktoś ma inne zdanie i chce się nim podzielić. Ktoś tego nie sprawdzi, puszczą w obieg. Zresztą w ogóle publikacja naukowa to jest dramat w Polsce. Na świecie też. Dobra, lećmy dalej, bo znowu spoko. Się... Czego jest najtrudniej nauczyć przyszłych masażystów? Myślenia. 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 Od razu na strzał, nie? No tak, bo... Bardzo dużo ludzi szuka schematów właśnie, i gotowych instrukcji, tak, co mają zrobić. Tak, masaż to nie jest matematyka, gdzie... Może jestem słaby z matmy, ale to nie jest matematyka, gdzie zawsze te same obliczenia dają ten sam wynik, bo pracujemy po pierwsze z człowiekiem, i teraz będzie określenie, którego nie lubię, który jest holistyczny, więc jest ciało i dusza i jakiś tam umysł i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mówię, żeby pracować na energiach, bo ja akurat w to nie wierzę, ale... Podejście do pacjenta, to, że jednego boli troszkę inaczej, drugiego, jakby to wymaga tego, żeby dopasowywać swoje techniki. Nie wiem, mamy masaż tkanek głębokich, u jednego się sprawdzi, u drugiego nie. I u tej osoby, która się nie sprawdza, trzeba poszukać jakoś inaczej. Ludzie nie cierpią masażu klasycznego, bo źle go wykonują. Bo na przykład na pracowni, ja też tak robię, że pierwsze dwa semestry, pierwszy seans, uczę masażu klasycznego, ale uczę technik masażu, a nie tego, jak masować w danej jednostce chorobowej. I nagle się okazuje, że osoba, która na przykład, nie wiem, nie dowiedziała się tego, miała źle poprowadzoną pracownię, bo bardzo często to jest w ogóle wina nauczycieli. Stosuje te techniki w takiej kolejności, w jakiej została nauczona i tylko w takiej. I na przykład, nie daj Boże wsadzić głaskanie między ugniatanie a oklepywanie, bo nie wiem, bo się noga urwie. No ale na tym właśnie polega masaż, żeby dopasować się do tego, co mamy, nie? No. Dla mnie na przykład takim jedną z fajniejszych rzeczy jest coś takiego, że zawiązuję oczy moim słuchaczom, albo mówię, dobra, gasimy światło, masujemy na ślepo, wyczujcie sobie tkanki najbardziej napięte i tam się zatrzymajcie. I oni dopiero jak zamkną oczy, dopiero jak odbierze im się zmysł wzroku, to nagle zaczynają w ogóle czuć i że o kurde, tam są napięte tkanki. Ja mówię, no dobra, a jak do tej pory masowałeś? Nie, no jechałem po prostu, nie? Więc jakby myślenie i takie kombinowanie to jest chyba najgorsze, ale wydaje mi się, teraz mnie zjedzą młodzi ludzie, że im młodsze pokolenie, tym gorzej to wychodzi. Tak? Nie wiem, czy to jest tak, że wszystko dostają na tacy. W ogóle spada też coś takiego jak sztuka skoncentrowania. Twoi widzowie i słuchacze na pewno widzą, że moja sztuka skoncentrowania jest naprawdę na niskim poziomie, bo ja przeskakuję z tematu na temat. Ale u młodych ludzi koncentracja, ona się mierzy w sekundach. Tak, ale to zresztą widać chociażby w marketingu. Na twoim YouTubie, na moim YouTubie widzisz statystyki i jak tak. spada, jak więcej trzeba czasu poświęcić na dobry tytuł, dobrą miniaturkę, żeby w ogóle ludzie zachęcić. Też zachęcić, bo oni po prostu nie mają uwagi. Jak ich... To żeby zachęcić, ale jeżeli masz Facebooka i go przeglądasz, ja staram się w ogóle nie wchodzić. Mój prywatny Facebook nie istnieje. To jest tak, że hop, 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 scrollujesz sobie, nie wiem, na Instagramie chyba, nieważne, prawo, lewo, obojętnie. Masz 4 sekundy na to, żeby zaciekawić swoją treścią, co oznacza, że ta osoba, która przegląda, ma 4 sekundy na to, żeby ocenić twoją treść. I skupienie na 4 sekundy to jest żadne skupienie. I teraz wyobraź sobie, że osoba, która jest szkolona do tego, bo teraz obecne pokolenie, które wchodzi na rynek pracy, oni zawsze mieli komórki. Może ty też jesteś z tego pokolenia chyba, co? Że zawsze była komórka i smartfon? Ja miałem jeszcze Nokię starą. A, dobra, czyli jeszcze to jedno wcześniejsze uratowane. Dobra, w każdym razie,
jeżeli próbujesz do osoby, której skupienie wynosi, nie wiem, max 10 sekund, przekazać jakąś treść i jeszcze zmusić ją do myślenia, no tak. to jest dramat. To jest totalny dramat. Osoby starsze o wiele lepiej sobie radzą jako słuchacze. I zupełnie serio, jak mam grupy, które są grupami zaocznymi, gdzie są przestrzeń wieku jest od 60 do 20, to te osoby tak, no 60 to jest przegięcie, chociaż miałem też taką słuchaczkę, to te osoby około 40, one są na zupełnie innym poziomie emocjonalnym, ale też takim właśnie zdolności skupienia się, skoncentrowania. A to nie jest tak, że im na przykład trochę bardziej zależy i stąd jest ich większe skupienie? Być może. Bo tak mi się wydaje, że coraz więcej młodych bardziej tylko próbuje i zapisuje się tak od niechcenia na różne rzeczy, a nie, że konkretnie chce to robić. Zresztą mojej grupie też było dużo osób, które się zapisało na początku na kierunek, bo chciały mieć legitymację studenta. Dobrze, i po jakim czasie te osoby odpadły? No zazwyczaj po roku. Po semestrze po roku, nie? No. A kierunek trwa 2 lata. Więc jeżeli ktoś kończy 2 lata i jego skupienie wciąż jest zerowe i on nie wie, czy chce to robić... Ale z mojej grupy przecież też ile osób skończyło, a ile masuje. Ale bardzo często tak jest. Miałem jedną taką grupę, gdzie kończyło 17 osób. Na zaocznych to jest mega dużo. I w czasie już nauki 13 osób masowało. Nie mam pojęcia, czy te 13 osób wciąż masuje. O kilku wiem, że tak. Z częścią nie mam kontaktu. Ale to taki pik tej zaangażowania. Normalnie to się nie zdarza, nie? Większość ludzi, nawet jeżeli są dobrzy w tym, co robią, to rozwijają w sobie coś, co się nazywa syndromem oszusta. I jakby nie masują mimo wszystko. Więc myślę, że myślenie, kreatywność i chyba teraz, jak o tym myślę, to nauczyć pewności siebie to jest też duża rzecz. Ale po tych 2 latach to nadal jest duża trudność u takich osób z pewnością siebie? Tak. I teraz ty tego nie rozumiesz, bo ty masowałeś już po pierwszym semestrze? Pod koniec pierwszego nawet. Ja też cisnąłem na to, nie? Że masujcie. Znaczy u mnie to było tyle dobrego, że ja wcześniej już jako trener personalny pracowałem, więc miałem już jakąś pracę z klientem jeden na jeden. Myślę, że to na pewno mi pomoże. Jasne, ale zauważ, że ty jesteś wyjątkiem dosyć chwalebnym. Akurat tak. No. Chwalebnym, ale jednak wyjątkiem, jeżeli chodzi o takich słuchaczy, z którymi ja na przykład miałem do czynienia, a przez 8 lat to spokojnie było 150 osób, 200 może. Bo 8 lat, ale ja w czasie tego jeden roku... Jeden na 200. Jeden na 200. Chyba by tak było, bo ja też prowadzę różne grupy, nie? To nie jest tak, że jedną grupę, jednorazowo teraz mam przykład grupę, nie wiem, pierwszy semestr jest 20 osób, na drugim semestrze jest tam, nie wiem, 15 osób, więc to już jest więcej, nie? I większość ludzi rzeczywiście, nawet jak skończy szkołę, to nic z tym nie robi. I to z różnych przyczyn jest, bardzo często z braku pewności siebie i takiego, właśnie to się ładnie nazywa impostor syndrom, albo po polsku syndrom oszusta, czyli że nie wierzysz w to, że ci się uda, że jesteś zbyt mało dobry. Więc idziesz na kolejne kursy, słuchasz kolejnych podcastów, oglądasz filmy na YouTubie, po czym nabywasz tą wiedzę i to wciąż jest za mało, żeby zacząć. Ale ja się zastanawiam, bo przecież na techniku masażyście trzeba też zrobić praktyki gdzieś. Tak. I ci ludzie idą. Tak, tak, i są bardzo chwaleni. No właśnie. I idą do pracy, więc czemu potem mają problem, żeby dalej pracować? Tak jak pracowali, czy to w przychodni, czy w jakimś spa, jak sobie znajdą praktyki. Tak, bo nie wierzą wciąż we własne siły. No na tym właśnie polega syndrom oszusta, ale też jest coś takiego, o czym też miałem materiał, że mamy zewnętrzne i wewnętrzne poczucie kontroli. I osoby z wewnętrznym poczuciem kontroli są takie, to są osoby sprawcze, które mówią, życie zależy ode mnie, to moja decyzja wpływa na mój rozwój osobisty. Nie wiem, kupiłeś sprzęt, kupiłeś stół do masażu, i gnasz, nie? I po prostu, wiesz, jak dzik w żołędzie, nic się nie powstrzymuje. A są osoby, które mówią tak, no ale mi się przytrafiło, ale los tak chciał, wszechświat się przeciwko mnie, ja teraz trochę prześmiewczo to mówię, ale wszechświat przeciwko mnie się sprzysiężył, no nie jestem w stanie, ja bym bardzo chciał, ale nie mogę. Nie. I dobrze jest mieć trochę tego, bo
nie wszystko od ciebie zależy. Jak twoja osoba jakaś bliska zachoruje, to to nie jest twoja wina. No tak. No, chyba, że ją zatrułeś, czy cyjankiem, nie? A jakby, ale powiedzmy, ale że statystycznie raczej... Statystycznie to nie jest twoja wina i nie możesz brać tego do siebie, że czemu nie zrobiłem czegoś, co ją uratowało, nie? No tak jest. Ale z drugiej strony bycie taką ofiarą losu, którą sam sobie nadałeś, taką plakietkę, też jest negatywne i bardzo mocno właśnie podcina skrzydła, ale ludzie są tego uczeni. No bo tak. Osobę słabsze jak jest, to jej się należy szczególna taka ochrona i tutaj ojej, mój słabiej, to tutaj masz batonika, żeby ci nie było smutno. I my uczymy ludzi tego, że dobrze jest czasami być tym słabszym i tym nieporadnym. Mhm. I niestety. Dzieci bardzo szybko się tego uczą, a potem to przechodzi na życie dorosłe, nie? No. Bo na przykład jak pani Kasia w księgowości sobie nie radzi, to koleżanka obok jej pomoże i zrobi jej pracę. Mhm. Ale obie dostają pensję. Nie? Tak jest. No tak. Więc myślę, że nie najgorzej uczyć takich rzeczy przedmiotowych, tylko ładnie po angielsku się mówi mindset, sposobu myślenia, tak? Jakby to, jak się zmieni, jeżeli ktoś ma taki sposób myślenia osoby ogarniętej, to we wszystkim sobie poradzi. My się z moją żoną śmiejemy, że jak nam nie wyjdzie fizjoterapia i położnictwo, to otworzymy cukiernię. I też będzie, nie? Jakby lubicie piec. A, no bo ty, dobrze nam wychodzi. Masażyści są najlepszymi. Tak, do ugniatania ciasta. Do ugniatania ciasta. Moja żona świetnie robi sterniki. Wy się o tym nie dowiecie, ale świetnie robi sterniki, więc jakby będzie złoty biznes. Spoko. Mam nadzieję, że fizjoterapia wyjdzie mimo wszystko. No póki co chyba się udaje. Tak, nie narzekam. Chociaż bywało różnie, ale nie narzekam. Chociaż dzisiaj cały dzień w domu. Tak. Ale to dlatego, że już skończyłeś robotę. W sensie ja mam kontrakt. Ale do tego jeszcze wrócimy. Okay. Do kontraktu. Dobra, a bo u mnie była taka sytuacja, w sensie jak do tebu chodziłem, ale wiem, że to nie jedyna sytuacja, bo zdarza się, że nauczyciele nie potrafią przygotować uczniów do egzaminów, do właśnie potem pracy i to czasami po prostu są słabymi nauczycielami albo odchodzą ze szkoły i dostajesz takie grupy. W sensie trzeci, czwarty semestr. Ja teraz ja się uśmiecham, ale wewnętrznie to już był taki chichot złośliwy, że no dobra, no kontynuuj no pytanie. Chciałem zapytać, jak sobie z tym radzisz, jak się z tym czujesz? No tak ogólnie. Jak się czuję, że dostaję takie grupy? No. Nie można przeklinać, więc średnio. Średnio, bo muszę... Przepraszam. Średnio, bo muszę z nimi nadrabiać coś, co nie powinienem nadrabiać. Czego nie powinienem nadrabiać. Ja na czwartym semestrze powinienem zrobić z nimi na przykład masaż w jednostkach klinicznych, czyli jak się masuje w rdzie kluszowej, nie wiem, tam porażeniu nerwu twarzowego i w skoliozie, a muszę z nimi mówić, ej, dobra, ale ten drenaż to się inaczej robi, nie? Po prostu co się tu dzieje? I bardzo często tak jest. Teraz całe szczęście nie mam akurat takiej sytuacji, bo semestr, który prowadzę, czwarty jest od początku. W sensie, jak miałem w pierwszym semestrze, w drugim miał ktoś inny, trzeci, czwarty znowu ja prowadzę, więc jakby jest luz. Ale tak mi się zdarzało przez chyba bite 3 lata pod rząd. No ta właśnie, sytuacja, bo mówisz. Ja pamiętam, że na pewno moja grupa była taka i rok później też na pewno była. Tak, i to była taka klasyka, że ktoś tam ma zajęcia, Karasiński, czwarty semestr, jakoś to ogarnie i przygotuje do egzaminu. Właśnie masz taką presję, że jesteś taką ostatnią deską ratunku tej grupy? Chciałbym powiedzieć, że nie. Ale, ale często jest tak, niestety, że zmieniają się nauczyciele. Bo tak jak powiedziałeś, ciężko jest znaleźć nauczyciela, który by chciał przekazać i potrafił przekazać i miałby coś sensownego do powiedzenia. I niestety tak jest. I myślę, że to jest w każdej szkole. No ale jakby w Tebie Gdyńskim mogę to porównać jakoś tam. Mam nadzieję, że mnie nie zwolnią. Ja Was bardzo lubię. Jest tak, że na przykład jeden nauczyciel się nie sprawdził, ale semestr w plecy mają ci uczniowie. No. I teraz dostają mnie, albo ja ich dostaję. No i co? Muszę jakby to nadrobić, nie? I były takie sytuacje już, że na przykład uczniowie mówili, że chcą zmianę nauczyciela. A ponieważ... Ponieważ ja mam dosyć dobre kontakty ze słuchaczami, to w sumie słuchacze, nie uczniowie chyba. To dla mnie to samo. Mam dosyć dobre kontakty ze słuchaczami, to bardzo często mówili, że oni chcą z Przemkiem. Tak.
No oczywiście. Ale ja mam ograniczone do piątku i soboty, bo religia i żona zabraniają mi pracować w niedzielę. Więc nie da się tego pogodzić. I miałem takie grupy, które przyszły i powiedziały tak, wiesz co, myśleliśmy, że będziesz nas miał, a ty nas nie chciałeś, tak? O ja! Nie, no zero presji, nie? Jakby tak, nie to, że nie chciałem, no ale mam ograniczoną liczbę czasu, nie? I no tak. Tak. My ci wierzymy. Jakby wiesz, mówisz, że wierzysz komuś, jest takie, złapiemy cię po zajęciach w jakiejś tam ciemnej alejce i zobaczymy z tą wiarą, jak jest, nie? Więc, no. No, to były takie sytuacje. Przyjdziemy do kościoła, sprawdzimy, w której ławce siedzisz. Tak, dokładnie. Coś na tej zasadzie. Więc jakby zero presji. Zero presji, jest luz. Ale tak, nie wiem, to będzie taka autochwalenie się, ale mam to szczęście, że... Na tym kanale można. Okej. Okay, że większość słuchaczy lubi ze mną zajęcia. Mhm. Może poza teorią masażu, bo naprawdę ja jej nie lubię, więc jakby ciężko jest... Właśnie to jest to, że żeby być chyba w miarę sprawnym nauczycielem, nie chcę powiedzieć, że dobrym, bo jakby ja się tak nie oceniam, ale żeby sprawnie przekazywać wiedzę, trzeba lubić to, co się opowiada. Mhm. Nie? Dlatego na moim kanale opowiadam o tym, o czym lubię, a nie o niczym innym. Ty robisz to, co lubisz, a nie nic innego, bo to daje satysfakcję i się nie męczysz. Mhm. I gdybym miał prowadzić zajęcia, których nie jestem w stanie, to nie, to po prostu teoria masażu. Więc... Ale jesteś sprawczym człowiekiem i poprosiłeś, żeby ci więcej tego nie dawali. Tak, no to, było, to nie była prośba, to było takie, pani proszę, naprawdę, wszystko, tylko nie teoria. Mhm. Powiedzieli, dobra, nie ma sprawy, mógł pan szybciej powiedzieć, nie? I to jest takie... Ej. Dlaczego nie? Dlaczego wcześniej nie powiedziałem? Tak, i to jest też dobra lekcja. Ja w ogóle ostatnio łapię się na tym, że gdybym coś zrobił wcześniej, ale ja naturę taką introwertyczną, więc ja się wstydzę, tak, a może samo się, właśnie to jest ta zewnętrzna kontrola, nie, może samo się ułoży, nie, jeżeli coś trzeba zrobić, to róbcie to po prostu, rób to i jakby lepiej żałować, że coś się zrobiło, niż że czegoś się nie zrobiło. Tak mi się wydaje i rzadziej się żałuję. Nie? Raczej tak. Boże, jakie było pytanie? Coś o uczniów. Tak, ale odpowiedziałeś. Dobra, okej. Okay. Ale pociągnę w sumie dalej, bo to się wpisuje w moje następne pytanie, bo wspomniałeś, że uczniowie raczej z reguły cię lubią i nawiązujesz z nimi całkiem fajne relacje. Tak. Ale nie, to jeszcze nie jest to pytanie. Okay. Nie, żadne relacje negatywne, w sensie... Ale... I teraz będzie czekanie, czy Karasiński przyznał się do relacji intymnych z uczniami, nie? Nawiązujesz fajne relacje. Tu widzę taki już spotlight na samym początku. Nie. Wyciągnę to do intro. Będzie w intrze. No. Czy budowanie właśnie takich relacji z uczniami, pozytywnych, ogólnie pozytywnych relacji, pomaga ci w pracy? Ale z uczniami, czy w ogóle z pacjentami? Pytam, z uczniami. Zdecydowanie. Mhm. Zdecydowanie. Jeżeli masz właśnie osobę... Dlaczego tak? Bo i rozwiń to. Z kim chcesz rozmawiać? Z ludźmi, których nie znasz, lepiej ci się współpracuje, czy z kimś, z kim wiesz, że masz jakiś wspólny temat? No zdecydowanie z tymi drugimi. No to masz odpowiedź. I teraz trudno jest znaleźć sobie w grupie, która ma 20 osób, tak, żeby z każdym mieć dobrą relację, ale jeżeli nawiążesz z 15, to już jest dobrze. Mhm. Potem ta 16, 17 zawsze... To już się udziela też. Tak, grupie. Zawsze jest tak, że w grupie są osoby bardziej ekstrawertyczne i bardziej introwertyczne i są ludzie, którym zależy na tym, żeby zostawić ich w spokoju. Okej, okay, to ja to akceptuję, ja też tak mam. Więc zostawiam je w spokoju i one się z tego cieszą. Ja wiem, że to są fajne zajęcia, bo nie muszę odpowiadać. W ogóle na moich zajęciach nie ma czegoś jak pytanka, bo uważam, to jest głupi sposób sprawdzania wiedzy. Zresztą w ogóle od twoich czasów do obecnych czasów mi się też to mocno poprzestawiało z tą wiedzą i sprawdzianami. Właśnie słyszałem, znaczy ja cię, wiesz, obserwuję na Facebooku, na YouTubie, więc gdzieś mi się tam przewija, a za moich czasów tego nie było. Tak, no, człowiek się rozwija. Mapkę widziałem, rysowałem. Ja też oglądam dużo psychologicznych treści, takich właśnie jak nawiązywać kontakty, jak się wysławiać, jak się komunikować. Po pierwsze do pracy z pacjentami, po drugie do pracy ze słuchaczami, żeby... I do kanału też. Ale tam jest troszkę inna komunikacja, ale po to, żeby właśnie być lepiej zrozumianym,
Myślę, że to bardzo ułatwia budowanie relacji. Jak się zbuduje relację, nieważne czy ze słuchaczem, ze słuchaczem, czy z pacjentem, to to się będzie opłacało. Bo mówię, tak jak powiedziałem, już łatwiej się pracuje z kimś, kto ma się dobre relacje. I tak naprawdę te relacje można zbudować już na pierwszych zajęciach. Tak. Nawet przed zajęciami. Ostatnio też miałem taką akcję, moją standardową. Jakby ja już poznałem słuchaczy, zanim miałem z nimi zajęcia. Okej. Okay. No. Przez fizjonaukę? Nie opowiadałem ci nigdy. Nie. To wyobraź sobie, że miałem jedną grupę, z którą kończyłem o godzinie 15:05, a drugą grupę miałem 15:10. Troszeczkę szybciej skończyłem z tą pierwszą, nie robiliśmy przerw i byłem sam w sali. No więc wyszedłem, wziąłem tylko sobie dziennik do torby, siadłem przed salą, którą zamknąłem i czekam. No i ci z nowego semestru zaczęli przychodzić, nie? Myśleli, że jestem słuchaczem. No więc mówię, cześć, jestem Przemek, tam Dorota, Kasia i ten. Mówię, super, fajnie, wy też tutaj czekacie? Tak, nie? I w ogóle mówię, no debil się spóźnia, nie? Jakby... Jo, trzeba to było nagrywać, prank jak nic. No i tak z 10 minut mówię, dobra, myślicie, że ten, że już powinniśmy mieć zajęcie? Tak, tak, od 10 minut. Ja mówię, dobra, no to chodźcie, nie? I wchodzę. I wiesz, robię takie... Ej, ale ty... Ja mówię, tak, tak, chodźcie, nie? Takie, ale tak nie wolno! Ja mówię, czemu? No właśnie się poznaliśmy, cześć, Dorota i tak dalej, nie? I to mi się zdarzyło chyba z trzema grupami coś takiego już zrobić. I jest coraz trudniej. Jest coraz trudniej, bo ludzie mnie rozpoznają właśnie przez kanał, ale trafiłem na taką grupę, która była totalnie na zimno podeszła, więc... No więc można w ten sposób i jakby z miejsca już masz, że ta relacja może nie do końca jest taka w pełni poważna, bo ja nie uważam, żeby nauczyciel to był taki autorytet, który z katedry powinien tubalnym głosem ogłaszać prawdy objawione. Nie, jakby możesz normalnie gadać z uczniem, tak jak ja teraz z tobą gadam, ja tak samo gadam na zajęciach. Dokładnie. I jest tak, że na przykład moi słuchacze, dzięki temu, że buduję z nimi sobie relacje, to ja tak, słuchaj, a mam taką sprawę, czy możemy o tym pogadać, bo nie wiem, bo na przykład miałem taką dziewczynę, mój mąż złamał sobie obojczyk, czy mógłby przyjść na zajęcia, żebyśmy zobaczyli, co z nim, ja mówię, świetnie, bo mamy diagnostykę, mamy pracownię fizjoterapii, mam pracownię masażu, przyprowadzaj męża, nie? I mąż rzeczywiście przyszedł na kolejne zajęcia, zrobiliśmy mu diagnostykę, cała grupa na to patrzyła, jakby to jest jedyne zastrzeżenie, że możesz, ale jest na forum, nie? Żeby wszyscy z tego czerpali wiedzę. Nie wiem, inna osoba ostatnio w weekend mówiła, słuchaj, bo mam opis rentgenu, czy możesz mi powiedzieć, co to znaczy? Ja mówię, świetnie, bo mam diagnostykę, więc idealnie się wpisuje w temat. Ty chcesz to wiedzieć, ja chcę ci to przekazać. Jakby tylko, że na forum, ja to będę czytał na głos. Nie ma problemu. Więc... A to jest fajne, bo to właśnie... To są wtedy prawdziwe warunki, a nie takie sztuczne, tak. Że no, robimy niby masaż w rwie kulszowej, ale ktoś nie ma rwy kulszowej. No to jest takie... Tak, znaczy to nie zawsze się zdarzy, bo najczęściej że nie ma rwy kulszowej. Nie, no wiadomo, ale jak już jest taki przypadek, to lepiej na prawdziwym przypadku. Ale chodzi mi o to, że w tym akurat, bo masz rację, ale ja dążyłem do tego, że gdybym nie miał zbudowanej tej relacji, to oni by mi tego nie zaproponowali, nie podeszli do mnie, bo kto normalny podchodzi do nauczyciela i mówi, ej, słuchaj, bo w sumie chciałbym, żebyś mi coś przeczytał i wytłumaczył. No jakby, wiesz, ja bym się bał do moich nauczycieli tak podejść. Bym podszedł i bym się bał, że mnie spali jakiś taki laser z oczu, nie? I co się dzieje, bo była zbyt wysoka różnica autorytetu. A ja staram się obniżać swój autorytet, dlatego na zajęciach, jeżeli są anegdoty, to są najczęściej o mnie i o mojej rodzinie. Jakby w moich anegdotach moja żona jest zawsze tą straszną. Ja jestem tym totalnym pantoflem, ale nie mogę się skarżyć, bo to jest nasza wspólna decyzja. I tak dalej, nie? Bo jak się chcesz z kogoś śmiać, to najlepiej z siebie. Dzięki temu stajesz się bardziej ludzki. I te osoby, które mnie słuchają, mówią... A nie myślałaś o stand-upie? Nie. Myślisz, byłbyś w tym dobry? Nie, nie. Nie, no co ty? Nie, tam... Ale miałbyś sporo historii do opowiadania. I to prawdziwych. Tak, ale najlepsi stand-uperzy chyba tak robią, że biorą prawdziwą historię, troszeczkę ją tam dokolorowują i tak dalej. Jakbyś popracował 14 lat z pacjentami, to też byś miał masę prawdziwych historii. No. Z czego ja przez 4 lata pracowałem w przychodni. I pracowanie w przychodni to jest jednocześnie 200 pacjentów dziennie,
To jest przemiał ludu, to jest masakra, ale ci pacjenci gadają. I jakby ja wiem wszystko o chorobie kota sąsiadki mojej pacjentki. I głowa tam rośnie, nie? Ale te historie się zbierają. I jakby, no... Na przykład wiem, żeby nigdy pacjentowi, który jest na to niegotowy, nie powiedzieć, że ma SKS. Okej. Bo potem pacjentka... Ale ja też właśnie uważam... sprawdzam tak, komu mogę powiedzieć. Ja tak po prostu rzuciłem na zimno, po prostu do osoby niesprawdzonej. I pani się zapytała już takim poważnym tonem, co to za jednostka chorobowa. I ja przez 4 minuty, bo tam robiłem kryo albo ultradźwięk, ja przez 3 minuty krioterapii po prostu byłem zlany potem i tłumaczyłem, że to z łaciny pochodzi, wiąże się z degeneracją chrząstek. No po prostu opisałem proces starzenia się, tylko bez tego K w środku, nie? Opisałem i my mieliśmy coś takiego, że były takie boksy kotarami zasłonięte i to były kabinki na ten. I ta pani wyszła, tak, ja wychodzę taki cały zgrzany, a wszystkie moje koleżanki stoją i tak po prostu taki szparer klaska. Jakby, wtedy się nauczyłem, że nie należy wszystkiego wszystkim mówić. Mhm. I to jest cenna lekcja, mogło pójść gorzej. W sensie ja też mam taką zdolność do improwizacji dosyć szybkiej, więc to się przydaje w życiu. Dobra, więc relacja z uczniami tak, z pacjentami też i można ją fajnie budować od pierwszych zajęć. Wystarczy właśnie to, co ty teraz robisz, ty słuchasz głównie, nie? I jest tak, że ludzie lubią osoby, które słuchają. Bo my zazwyczaj paplemy, no gadamy cały czas o sobie i tam a u mnie coś tam. A osoba, która słucha, jest odbierana jako taka, ej, ona jest interesująca, bo chciała mi poświęcić swój czas, a nie zagadała mnie na śmierć. A najlepiej, jak ja jeszcze o coś dopytam, co ty powiedziałeś, bo pokazuje zainteresowanie, a ty dalej możesz wtedy gadać. Tak, i ja to wykorzystuję w ten sposób, że jak przychodzą słuchacze, to mówię, cześć, jestem Przemek, jestem fizjoterapeutą i w sumie to jest tylko to, co o mnie powinniście wiedzieć. Co u was słychać, nie wiem, czym się zajmujecie i na przykład ostatnio... Co u was dobrego? Tak, to standardowe pytanie. I ono zabija cały czas. Jest takie... Ale czemu o to pytasz? Ale co się stało? Ja mówię, nie, spokojnie. Co dobrego, nie? Bo ludzie ciągle myślą o tym, co jest złe. Po iluś zajęciach chyba się przyzwyczajają. Tak, i szukają tego dobrego i dzięki temu ich dni stają się rzeczywiście lepsze. To jest trening optymizmu. Ja sobie sam go robię. I tak rzeczywiście jest. I jest naukowo udowodnione, że 5 pozytywnych rzeczy zwalcza 1 negatywną. Więc, bo nasze mózgi są przechylone w stronę właśnie tego negatywnego, co nas może złego spotkać i potrzeba 5 pozytywów, żeby zrównoważyć 1 negatyw, więc jest naprawdę ogrom do zrobienia, nie? I teraz spróbuj sobie, słuchaczu, widzu, znaleźć 5 pozytywnych rzeczy, które cię dzisiaj spotkały. Tak. Boże, jeżeli to jest 8 rano i tego słuchasz, to będzie ciężko, nie? Ale o 20 już spokojnie. No i właśnie dostałem nową grupę, i mówię do dziewczyny takiej, totalna odklejona od rzeczywistości, jest mega sympatyczna, ale z różnych powodów odklejona od rzeczywistości. I ona mówi, że ona to gra na komputerze. Ja mówię, świetnie, w co? No nie wiem, tam w Counter-Strike'a i tak dalej. Ja mówię, świetnie, wow, grałem kiedyś z moim kuzynem, jestem totalną wajzą, jak tobie idzie? Ona mówi, że półzawodowo. Ja mówię, super, opowiedz mi o tym. I przez kolejne 10 minut, ja wiem, że były jakieś tam zajęcia. Chyba. Albo czasami to jest na przerwie. Ona mi gadała o Counter-Strike'u. I my się teraz lubimy. Bo ona mogła się wygadać, reszta słuchała i po prostu takie, ej, serio, to można do takiego czegoś dojść, nie? Wy też teraz słuchacie o Counter-Strike'u, a w sumie, że ktoś gadał o Counter-Strike'u. I w ten sposób można budować relacje. Więc czasami dać się wygadać drugiej osobie jest spoko. Ale jak można też głęboko odkryć, bo gdyby to się skończyło, a grałam na komputerze, no to tak... A, grała na komputerze, ale ma nudne życie. Jakie to jest słabe czy coś. Nie, a ja potem zawsze tak. Ten, ja zawsze drążę. Ja zawsze zawodowo. Zawsze drążę i ostatnio, nie wiem, gadałem z dziewczyną już po zajęciach o tym, że ona ma dziwne buty do roweru. Ja mówię, ej, ale czemu są takie dziwne buty? Bo są takie wpinane w pedały, nie? Ja mówię, o, masz taki wpinany rower? Mogę zobaczyć, nie? A mogę dotknąć, a mogę ten? I ona mi przez 15 minut po zajęciach opowiadała o tych rowerach, nie? Jakby, wiesz, nie wiem, czy mi się to w życiu przyda. Do anegdoty, że dziwne buty. Jest co opowiadać. Ale ona się cieszyła tym, że mogła opowiadać. A ja się cieszyłem tym, że mogę posłuchać, bo to też jest ważne, że jeżeli się słucha, to trzeba się z tego cieszyć. Jakby być zadowolonym. Nie jest tak, że no dobra, ale w co grasz? Aha, to
fascynujące. Okay. Nie? Jakby... Dzięki. Następny. Tak. To nie buduje relacji. Ludzie są świetni w tym, żeby rozpoznawać ton głosu i intencje drugiej osoby, bo mamy neurony lustrzane. O ile działają? Nie, no wszystkim działają. Chyba, że jesteś psychopatą. To wtedy nie ziewasz. Tak, to wtedy robisz psychopaci i małe dzieci nie ziewają, bo nie mają rozwiniętej empatii. Mhm. Ja mam na jakimś tam niskim poziomie, więc ziewam. Ale małe dzieci też nie ziewają. W sensie ziewanie jest zaraźliwe i normalnie my sprawdzamy w ten sposób poziom empatii innej osoby, chyba że się nudzisz, no to wtedy też jest tak. Dobra, nie będę ziewał, bo teraz zaczniesz. Lecimy dalej. Dobra. Zostajemy jeszcze w temacie relacji, bo też uważam, że budowanie relacji ma bardzo dużo sensu, ale nie każdy tak uważa. Mhm. I jest na przykład dyrekcja, która zwracała ci uwagę, że za bardzo spoufalasz się z uczniami? Czy tak, jak to, tak. Dlaczego? Rok do roku. W sensie, o co im chodzi? Jak oni na przykład to argumentują? Dlaczego w ogóle pojawiały się takie uwagi? Żałuję, bo zadałeś dwa pytania. To odpowiedz na dwa. O co chodzi i czy jak argumentują? Nie argumentują. W sensie... Okay. No to no, tego pierwszego oprócz pytania. Tak, ja uważam, że to jest szkoła policjalna. Mhm. Czyli chodzą do niej co najmniej 19-latkowie. Mhm. Bo to chyba tyle się ma, jak się pisze maturę. No powiedzmy, że 19-latkowie, plus minus. Tak. Więc idziesz tam w wieku 19 lat, co znaczy, że jesteś osobą pełnoletnią i prawdopodobnie, ja wiem, że to jest duża prawdopodobność, w sensie tak nie jest, ale prawdopodobnie wiesz, co chcesz ze swoim życiem zrobić. W sensie, nie poszedłeś tam, bo musisz. No tak. Poszedłeś tam, bo chociaż przez chwilę chciałeś. Mhm. Dobra, więc teraz mamy osobę w miarę dojrzałą, na pewno pełnoletnią, która poszła na masaż i teraz mogę od niej wymagać, żeby mówiła do mnie, panie profesorze. Świetnie, tylko ja po pierwsze nie jestem profesorem, ja się ledwo magistra dochlapałem. A po drugie, czy to sprawi, że ja się lepiej poczuję? Nie. W sensie, ja nie mam potrzeby, żeby mnie tytułować. To po pierwsze. Po drugie, czy to, że będę obniżał swój autorytet, sprawi, że będę gorzej przekazywał wiedzę? No, nie. Prawdopodobnie nie, bo nie... Nie, bo nie. Ponieważ mamy coś takiego, że jak ktoś nam mówi zbyt z wysokim autorytetem, to my się przed tym troszkę blokujemy. Mhm. I ja bym wolał, żeby te zajęcia były na zasadzie takiej trochę współpracy, dyskusji ze słuchaczami. Tak, ale żeby wymagać od nich czegoś, ale nie to, bo ja tak powiedziałem, tylko słuchajcie, zastanówmy się nad czymś. Mhm. Nie? I ja mówię do moich słuchaczy, zwłaszcza, że niektórzy z nich są starsi ode mnie. Są ludzie, którzy mają po 40 lat, ja mam teraz 38. Mhm. Są ludzie, którzy mają 40, 50, 60. I jakby 60-latka ma do mnie mówić, panie Przemysławie, bo Przemysławie to już w ogóle dramat. Więc ja mówię najczęściej na pierwszych zajęciach, słuchajcie, ja mam na imię Przemek Kraśnicki, jestem magistrem fizjoterapii. Mhm. Zróbmy tak, że ja będę do was mówił po imieniu, bo mi tak będzie wygodniej. Mhm. Jeżeli będzie do was wygodniej, mówcie do mnie Przemek. Jeżeli chcecie, możecie mówić panie Przemku i jakby to wystarczy, bez żadnych magistrów i tak dalej, bo to głupio brzmi. I teraz możesz sobie wybrać. Ja nie zmuszam nikogo, żeby się ze mną zakolegował, bo to nie chodzi o to, że my jesteśmy kolegami. Ja miałem długo problem z przestawieniem się, żeby nie mówić do ciebie na pan. No ale jakby ja tego nie wymagam, nie? Ja wiem, wiem, ale ja miałem po prostu... Miałeś tak nawet po szkole, nie? Że jakby jesteś po szkole i teraz pamiętam takiego SMS-a, że też nie do końca wiedziałeś, jak sobie to zatytułować, nie? Znaczy ja wiem, bo ja właśnie wiedziałem, że ty nie masz z tym problemów, ale ja po prostu, mi było dziwnie, głupio. Tak, mówić. Ja mam dokładnie tak samo z moimi pacjentami. Do starszych pacjentów, oni mówią czasami, panie Przemku, ale czemu pan, mówią do mnie panie Przemku i mówią tak, ale czemu nie przejdziemy na ty? Ja mówię, wie pan co? Może pan do mnie mówić Przemek, mi to w ogóle nie przeszkadza, ale ja zostanę w tej formie pan. Ze względu na szacunek, na po prostu to, że jest pan moim klientem, pacjentem i to nie jest relacja równomierna. Nie? Pan mi płaci, więc jakby jest pan troszkę wyżej. Czasami nawet lepiej jest utrzymywać dystans, tak. Ale myślę, że tutaj z uczniami, zwłaszcza gdy ta droga jest dwuletnia teoretycznie, no to... No to warto jednak nie być tylko... I teraz dochodzi do tego, że ja jestem taką osobą, która ten dystans skraca. Mhm. No ale są formy takie grzecznościowe w szkole, przyjęte, jak tam wiecie, panie profesorowie i tak dalej, nie? A my, nauczyciel, ogłaszamy. No, tak się przyjęło. I
niektórzy mają z tym problem. Mhm. Ja coraz rzadziej to słyszę. Za pierwszym razem, ponieważ ja jestem taki pyskaty dosyć, pomimo introwertyczności. I właśnie, która jest dyrektor, nie pamiętam chyba, pani dyrektor czy pani wicedyrektor powiedziała, że pani Przemku, no ale tak, żeby nie skracać tego dystansu. Ja mówię, ale co, źle testy zdają? Takie, nie, no dobrze im poszło. Ja mówię, to w czym problem? What's the problem, nie? Jakby, i takie, no tak. I jakby to się skończyło i co roku ja dostaję przypomnienie, albo mnie wzywają, albo dostaję SMS-a, albo maila. Ale ja się zastanawiam właśnie, bo to nie jest normalne. I, no tak, ale... Bo i zdarzało teraz... się tak, czekaj, tylko no. Jedna taka sytuacja, że przyszła dziewczyna do sekretariatu i odruchowo zapytała tak, a o której godzinie Przemek ma zajęcia? I to panią w sekretariacie nie spodobało się to, że ona do nauczyciela powiedziała po imieniu. Zgłosiły to dyrekcji, no i dyrekcja do mnie jakby, nie? A no właśnie, bo chciałem zapytać, skąd dyrekcja wie... Że... Od pań w sekretariacie najczęściej, że... Okay. Bo myślałem, się... że komuś po prostu na zajęciach może się to nie podoba im się... i zgłasza. Nie, no bo to jakby możesz sobie wybrać, ale no, wydaje mi się, że panie w sekretariacie uznały, że mówienie po imieniu jest oznaką braku szacunku. Mhm. A ja teraz pewnie się narażę, ma się osób, ale moim zdaniem szacunek nie ma nic z tym wspólnego z wiekiem, tylko szacunek trzeba sobie zbudować poprzez to, jaką jest się osobą, co się umie, jak się umie zaprezentować. Jakby to wszystko to obudowane, tak? Trzeba tym, kim się jest, to jest ten, że masz szacunek albo nie masz szacunku. A nie dlatego, że ktoś jest twoim nauczycielem, który został ci przydzielony z góry i nie masz na to żadnego wpływu, bo jeżeli ja bym sobie miał wybrać nauczyciela, darzę go szacunkiem, no bo sam wybrałem, znaczy, że uznaję jakieś jego walory. A tutaj dostajecie tego nauczyciela, jakby mówcie do niego, nie wiem, mistrzu. No jakby nie. Nie. No jakby to tak nie działa dla mnie. Niektórym się to nie podoba, inni mają to gdzieś po prostu. Ja się tym nie przejmuję. Zasadniczo, póki zdają i póki się uczą, jest okej. Okay. Gdyby było tak, że jakaś grupa nadużywa tego, że zaczyna mnie traktować jak kolegę. Bo to, że mówisz Przemek, tak, to nie znaczy, że jesteśmy na tej samej linii. Dokładnie. Nie, jakby to jest z mojej strony, że ja obniżam swój autorytet. Okej, okay, spoko. Ale jeżeli zaczynasz ty się czuć ważniejszy i zaczynasz lepsze dyktować moje warunki, to ja wtedy się robię wredny. I to mi się zdarzyło z jedną grupą. Tak? I tak. Ale cała grupa była taka właśnie... Wystarczająco wysoki poziom. W sensie większość, że zaczęli się tak spoufalać do poziomu, który przestał mi odpowiadać. I jakby ja miałem takie poczucie, że ten szacunek, który ja sobie zbudowałem u większości, jest nadużywany. I być może przez to dyrekcja jakby uznała, że żeby nie dopuszczać do takiej sytuacji, to z automatu wszyscy na pani. Ja to akceptuję, znaczy ja to rozumiem. Chciałem powiedzieć, że akceptuję, to musiał to stosować, ale ja to rozumiem. Dlatego nie robię tego aż tak bardzo, bardzo, bardzo mocno. No ale to akurat ta forma grzecznościowa to jest jakby... Co za różnica? Spoko. Tak samo nie przeszkadza mi, co mówią o mnie po zajęciach. Jakby nie chodzę na fora, nie jestem na tych grupach messengerowych, gdzie oni są i tam, czy oni mówią, że taki, czy nie wiem, czy że łysy, czy że krzywy, czy że... No, obojętnie, nie? A zdarza ci się dalej jeszcze coś robić poza zajęciami? Z uczniami? W sensie, no na przykład że morsowanie? Byliśmy, czy na morsowaniu, czy byliśmy w morsowanie to my robiliśmy zasadniczo w ramach zajęć, tam z fizjoterapii. Możliwe. Tak mniej więcej, nie? No. Jeszcze kilka razy morsowałem. Byłem z którąś grupą na wystawie tych ciał. O, wiesz, to no, tam no, no. Body World Exhibition. W Gdańsku? Tak, ale nie tym razem, tylko poprzednim. A tak, żeby się spotykać chyba z jakąś grupą jeszcze tam gdzieś na kręgle, czy na coś takiego. A na jakiś Ranmageddon? Byłem. Byłem na Ranmagedonie, tak. Pomysł, a ja nie wiem. Byłem na Ranmagedonie i miała się zapisać cała grupa. Zapisały się 3 dziewczyny. I jedna to taka była 1,50 m, takie chuchro totalne. To my ją przerzucaliśmy przez przeszkody. Agata? Tak. No to chyba było z mojej wasza grupy. Wasza grupa. Tak. Tak, w okularkach normalnie. Tak. Ale ta jedna, która już nie pamiętam imienia, o Boże, ona biegała. Czy coś ćwiczyła. Tak naprawdę dobra zawodniczka, bo co z nią mi się dobrze było. A taka przy sobie troszkę? Nie, ona była rozbudowana fizycznie, ale nie była gruba. To nie pamiętam. Ale nie pamiętam też. No, ja mam problem z imionami w ogóle i z tym, że ludzie mi się mieszają. Ja w sensie, wiem, że kogoś uczyłem. Tak, ale nie wiesz, nie wiem, kiedy, tak. Z którą grupą tak. Był i tak dalej. Tak, to jest problem. Znaczy, nie wiem, mi to nie przeszkadza. W ogóle prozopognozy.
Ale utrzymujesz w ogóle kontakty z byłymi uczniami? Z tymi, którzy chcą. Mhm. W sensie tak jak ty się czasami do mnie odzywasz, tak, albo ja do ciebie, bo coś tam na YouTubie. Czyli nie olejesz mnie całkiem, tylko odpiszesz. Po tygodniu, tak. Nie zawracaj mi dupy. Nie, tak nie odpisuję. Czasami się zdarza tak, że uczniowie wysyłają mi na przykład, byli uczniowie, technicy, masażyści, wysyłają na przykład taką informację, słuchaj, bo mam pacjenta i co można z nim zrobić. Ja mówię, dobra, to pokaż mi opis tego pacjenta, albo na przykład mówią, słuchaj, mam opis i nie rozumiem czegoś. To mógłbym odpisać, weź sobie to wygoogluj, jakby, co za różnica, ale mówię, dobra, to chodzi o to, można z nim zrobić to i to. Jest takie dzięki, nie? Najczęściej, więc te kontakty są. Fajnie, ogólnie. No bo właśnie to jeszcze wrócę do wcześniejszego pytania, czemu nie używam pan, pani i tak dalej. Ja wychodzę z założenia, że za 2 lata te osoby będą moimi współpracownikami, współkolegami, no w sensie będziemy robić dokładnie to samo, więc można już teraz się z nimi zacząć kumplować. W jakimś tam stopniu, mniejszym, większym, w sensie nawiązać nić porozumienia. Kumplować to jest może złe określenie, ale nawiązać nić porozumienia, ponieważ ja jak czegoś nie wiem, to robię dokładnie to samo. Piszę do mojej byłej kierowniczki albo do kumpla, z którym pracowałem przez 4 lata i mówię, Kasia, Krzysiek, bo mam takiego pacjenta, co ja mam z nim zrobić? Ale w sumie u nas też tak było, bo chciałeś zacząć robić shorty, i widziałeś u mnie, że ja robię napisy, to napisałeś, tak, czym robię te napisy. Tak, bo i nie ma problemu, jakby od razu ci... To jest też taka rzecz, która szkoła w nam wciska do głów i to od podstawówki. Wszystko samodzielnie trzeba. Wszystko trzeba samodzielnie i nie wolno pytać innych ludzi. I ja teraz to na przykład... jest masakra. I że jest tylko jedna dobra odpowiedź. Nie? Bo tak jest w szkole. No tak, najczęściej. A faktycznie okazuje się, że jeżeli czegoś nie wiesz, to pierwsze, co powinieneś zrobić, to zapytać kogoś, kto wie. I to, że na przykład ty jesteś ode mnie młodszy, ale masz inne kwalifikacje, których ja nie posiadam. Jeszcze, albo mam niższe. Więc w tym temacie możesz być dla mnie autorytetem. Albo po prostu nie mentorem, nie ale takim przewodnikiem. Nie będziesz mnie pytać o kwestie masażowe, ale o kwestie techniczne. Na przykład masaż tkanek głębokich mógłbym zapytać, bo ja nie mam kursu. No, ale to... jakby, dobra. Wystarczy. To nie jest tak, że jak ktoś jest wyżej, to jest wyżej we wszystkim. No właśnie. W sensie w jakiejś tam hierarchii, nie wiem, wartości, bo może być tak, że jestem w czymś dobry, a ty jesteś w czymś lepszy, a trzecia osoba ma jakąś inną specjalizację i to jej należy słuchać, a my jesteśmy po prostu przy niej pyłem. No tak. Więc to warto mieć to na uwadze, że nie ma ludzi najlepszych we wszystkim. I ostatnie takie pytanie związane ze szkołą. No. Chyba, cały czas ten sam temat, w ogóle nie zanotowałem. No tak, ale no bo to ciekawy temat. W sensie, dawaj. Przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla innych. Last question. Uczysz już ponad 8 lat, tak, trochę tych uczniów przerobiłeś, różnych tych przedmiotów. Czego brakuje albo co byś zmienił w programie techników masażystów? O, to jest złoto. obecnie chyba nic. I już ci powiem dlaczego. No. Nagrałem z rok temu materiał na YouTube'a, czego mi brakuje w nauczaniu techników masażystów. No. I tam mówiłem, że brakuje mi psychologii i anatomii topograficznej, czy tam palpacyjnej. Ja kiedyś na początku prowadziłem anatomię palpacyjną, czy topograficzną, już nie pamiętam. I potem ten przedmiot został przeniesiony do anatomii z fizjologią. Ale anatomia z fizjologią, zależy od tego, kto uczy, to uczą się bardziej o zębach, bardziej o krążeniu. Palpacyjnej. No właśnie, wy już nie mieliście, ale powinno być w tej anatomii z fizjologią. Właśnie. No i ja na tym kanale powiedziałem swoim, że właśnie psychologii, bo to jest bardzo dla mnie ważne, i anatomii topograficznej. I we wrześniu dostaję nowy plan i psychologia, anatomia topograficzna, Karasiński. I sobie myślę, co się wydarzyło? Nie, i teraz albo centrala w Poznaniu, bo TEP ma centralę w Poznaniu. Albo widzieli moje filmy, jesteś tak, kurde, jest dobrze, nie? No. Albo czytamy sobie w mózgach, w umysłach i tak dalej, w myślach i oni wpali dokładnie na ten sam pomysł w tym samym czasie. Myślę, że to pierwsze. Tak myślę. Więc obecnie nie mogę narzekać, poza teorią masażu. Za dużo. Ale znaczy, już nie będziesz miał. Tak, mówię, zależy jak się prowadzi, bo też mi się wydaje, że współczesna szkoła w dużej części jest niedostosowana do technologii. W sensie, masz prezentację, nie musisz tego mówić, nie? No. Możesz pokazać film, nie musisz o tym opowiadać. A jednak te zajęcia są dosyć długie niektóre. Także tak. Trochę tutaj... proporcje pomiędzy zajęciami. Tak, no ale jakby... są ludzie, którzy z drugiej strony mają prezentację na 50 slajdów i czytają te slajdy. Znaczy,
sama ilość slajdów to jeszcze nic, ale czytają, jak jest, nie? Jakby, jak czytasz jeden do jednego tekstem, to ale, faktycznie no, się wtedy problem robi. Dobra, nawet gdyby nie były zapełnione tekstem i czytasz je jeden do jednego. Ale takie, możesz mieć, wiesz, tylko hasła. No, to nie czytasz jeden do jednego. No właśnie tak są moje teraz prezentacje. Że ja na moich prezentacjach jest bardzo mało treści. Mhm. Jeżeli chcesz, to możesz sobie to wygooglować dalej, czy Wikipedię, cokolwiek. Ale z samych prezentacji niewiele się dowiesz. Musisz być na zajęciach. Taki myk, nie? A mam takich znajomych... Albo mieć książki. Albo mieć książki. Mam jakąś dodatkową wiedzę. Na tym polega też studiowanie. Ja zapomniałem książki dla ciebie. Dobra. Właśnie, teraz mi się przypomniało. A jeszcze dwa dni temu pamiętałem. Ja wczoraj. Nie napisałem ci. Kurczę, szkoda. Dobra, więc w każdym razie obecnie to chyba nic mi nie brakuje. Nawet kule się pojawiły u nas w szkole. Poprosiłem, żeby kupili kule łokciowe i dostałem. Także. A wymienili dentki w wózku? Bo pamiętam, że były flaki. Miałeś jeden swój i drugi tego. Miałeś stebu. Nie zgłaszałem i tego, był... oj, nie pamiętam. Nie wiem, już flak. Nie używałem dawno. No, ja na swoim ale jeździłem. To, kurczę, jakie to były fajne zajęcia. Zajęcia z kulą i z wózkiem, poruszeniem się na wózku. Tak. Kurczę, myślę, to nie jest takie proste. Nie, i myślę, że też przydatne. Po pierwsze, pewnie. Bo ludzie się kaleczą, chodząc inaczej niż powinni. Mm-hmm. A po drugie, bo ludziom się wydaje, że to jest takie łatwe. I ja pamiętam. No. Ja pamiętam, jak jeżeli jesteście z Gdyni, to wiecie, gdzie jest Teatr Muzyczny. Jeżeli nie, to wyobraźcie sobie, że zatrzymałem się na parkingu. Miałem wózek inwalidzki w środku, taki aktywny, czyli taki, na którym samemu się jeździ. Mm-hmm. Taki z niskim oparciem. Bo są ortopedyczne, te takie tak. Na przykład na oddziałach, wysokie oparcie. Mm-hmm. I one są do tego, żeby ktoś cię prowadził. A aktywny sam sobie jeżdżę. I zamiast zatrzymać się pod Tebem, bo nie miało tam miejsca parkingowego, zatrzymałem się tak z pół kilometra dalej i sobie myślę, co będę ten wózek prowadził, tak jak głupek, siądę na niego i pojadę. Jak ja się namęczyłem. Okazuje się, że chodniki w Polsce, przynajmniej w Gdyni, są pochylone delikatnie w stronę ulicy, żeby woda spływała. Tak? Tak. A próbujesz jechać wózkiem prosto. Ja walczyłem o przetrwanie. Tak naprawdę jednym kołem, tylko tym nie jednym ciągiem w sumie ruszałem. No nikt o tym nie myśli, bo nie jeździsz na wózku. Ja przez te pół kilometra naprawdę zrobiłem taki trening na lewy tutaj biceps, nie? Że myślałem, że umrę. Po czym trafiłem do przejścia dla pieszych na ulicy Świętojańskiej. Mhm. I sobie myślę, kurde, samochody jadą, ja nie zdążę, zwłaszcza, że walczę z tym wózkiem, więc wstałem i przeprowadziłem ten wózek. Mina ludzi. Wszyscy ludzie dookoła takie, co ci się wydarzył, nie? Ja. I sobie myślę, boże, teraz będzie ktoś naprawdę potrzebował pomocy, ja wtedy tak pomyślałem, nie? Będzie ktoś potrzebował pomocy i nikt mu nie pomoże, bo pomyślą, że udawać jakiś tam, no, totalnie. No. Prawie rzeź, nie? I tak mi głupio trochę było, ale naprawdę nie miałem siły już przejechać tym wózkiem. Ale mam pacjentów na wózkach i oni zawsze narzekają dokładnie na to samo. Mhm. Że drogi są niedostosowane. Bo dla nas wystająca płytka, taka chodnikowa, no to luz, nie? A mu się wózek zatrzymuje. No tak. A jak wózek się zatrzyma taki aktywny, a ty lecisz do przodu, to możesz wylecieć z tego wózka. Mhm. Więc jakby choćby z takich głupich względów, żeby wiedzieć o tym, warto mieć takie zajęcia. Mhm. Jakoś to z klawrą spinając, skąd te zajęcia. No, wow. Także takie rzeczy. Ja na swoich studiach na przykład miałem takie zajęcia, gdzie byliśmy dobrani w pary i na 4 godziny poszliśmy na plażę, z tym, że przez 2 godziny jedna osoba była z zawiązanymi oczami. Mhm. I przez 2 godziny byłem niewidomy, ktoś mnie prowadził. Ja nie miałem pojęcia, gdzie idę, nie? Po 2 godzinach spotkaliśmy się, zamiana i w drugą stronę. I 100 osób chodziło właśnie tak w parach po całej plaży, po bulwarze, w Gdańsku, no po prostu. Mhm. Fizjonauka. Mhm. Przypadek. Zupełnie przypadek? Nie, COVID. Miałem zajęcia ze słuchaczami. I nagle było, że sorry, nie możesz iść do szkoły, nie możesz uczyć. Mhm. I miałem takie na początku, ej, ale jak to? Ale ja jeszcze programu nie zrealizowałem. I teraz, kurde, co ja mam zrobić? Bo nie wiadomo, jak długo będzie trwało, nie? Bo początki nikt nic nie wiedział. I tak, dobra, jeden tydzień, luz. Drugi tydzień, no jakby, nadrobię program, nie nadrobię, nie mam pojęcia. Trzeci tydzień mówię, dobra, to napiszę na Facebooku, może ktoś będzie chciał tego posłuchać, jakby zróbmy, bo jeszcze nie było Teamsów. Nie było tych zajęć takich zdalnych od góry narzuconych. Mówię, posłuchaj, może ktoś będzie chciał te treści takie szkolne, mimo wszystko ten. No i zebrało się tam, moja grupa jakby się zebrała i kilkanaście innych osób. Więc jak myślę, kurde,
kogoś w ogóle to interesuje, innego niż moich słuchaczy obecnych, jakby do nich się odezwałem tam mailem i tak dalej, nie? Mhm. No i mówię, dobra, no to za tydzień, czy tam za trzy dni zrobimy o tym i o tym. No i przyszło jeszcze troszkę więcej osób. To było na fejsie. Ja do tej pory nie prowadzę live'ów na YouTubie. Bo to były live'y chyba. No. Live'y. Takie jeszcze w innym mieszkaniu. Tu miałem taki stolik. W sumie zero przestrzeni. Przestrzeń była taka, że miałem metr na metr. I to było wszystko. I jakoś tak poszło. Mówię, kurczę, w sumie ludzie chcą to oglądać. To być może jest tak, że ludzie nie mają czasu na live'y. Chcieliby pooglądać w ogóle takie treści. Mhm. Więc może zacznę nagrywać na YouTube. Bo Facebook nie jest... W sensie na fejsie, jak już to przewiniesz, tak, to już ciężko na to trafić. Mhm. Moja żona tak ma, że mówi, ej, patrz, wczoraj fajny film widziałem, zapisałaś? Nie. To no, już jakby pozamiatane, nie? Ja fejsa w ogóle nie przerzucam, więc jakby ciężko trafić na coś fajnego. Chyba, że masz ten, masażyści, tą grupę na fejsie, tam jest złoto. Ale dobra. No więc zacząłem nagrywać na YouTube'a. I na początku takie, dobra, powrzucam, obojętnie co, nie myślałem o tym, żeby to jakoś tam ileś tysięcy subskrybentów, ileś tam godzin do monetyzacji. Po money, czym, money. Tak, po czym nagle zobaczyłem takie, że ej, słuchaj, bo jesteś w połowie do programu do monetyzacji. I tak, wow, to na tym można zarabiać? No to lecimy, nie? No i w sumie to zarabianie jest niewielkie, bo to nie jest jakaś tam znacząca kwota. Ale pomyślałem sobie, dobra, czyli jeżeli ktoś chce się tym dzielić, znaczy jeżeli ktoś chce to brać, to ja mogę się tym dzielić, a przy okazji mogę na przykład wspomóc się jakoś inaczej, tworząc kursy. No i mam kurs dla słuchaczy, którzy chcą się przygotować do teoretycznego egzaminu, do praktycznego. Wydałem sobie dwa e-booki i tak naprawdę dzięki temu YouTube'owi ja robię przekierowanie ruchu na moją stronę. Dobrze. Dla ludzi, którzy stwierdzą, że ej, w sumie goś dobrze gada. Bo niektórym się to nie podoba. Nie, jakby ja to akceptuję. Dostajesz komentarze, że w sensie, nie podoba mi się ten film. Tak, że w ogóle. Daję łapkę w dół. Łapek w dół nie jest aż tak bardzo dużo, bo 99% są w górę, więc całkiem fajnie. Fajnie. Zwłaszcza, że łatwiej jest dać w dół niż w górę. W sensie ludzie chętnie oceniają negatywnie niż pozytywnie. A wiesz, że ja nie? Ja naprawdę muszę mnie coś naprawdę wkurzyć, albo kogoś muszę nie lubić, żeby dać bo łapkę w dół. Bo jesteś do tego szkolony. Ale najbardziej angażujące treści to są treści dla kobiet, które wywołują wkurzenie bądź odrazę. I zupełnie serio, zobacz sobie, jak są pisane różne artykuły i ile jest tam wyświetleń. Jeżeli artykuł jest dla kobiet, bo kobiety częściej korzystają z social mediów i jakby jest dlatego dla kobiet, i odraza i zdenerwowanie to są dwie takie najbardziej trigger points, najbardziej wyzwalające rzeczy, takie nie, wcale tak nie jest i tam klawiatura płonie. A, nie? Kontrowersje. Takie kontrowersje, ale te negatywne. Nie? Nikt praktycznie nie pisze wow, super, zgadzam się z sobie w 100%, jesteś zarąbisty, nie? Znaczy, mi tak piszą, ale to jest, komentarzy jest naprawdę bardzo mało w stosunku do liczby wyświetleń. Wracając, więc YouTube jest po to, żeby przerzucić na te treści, które są tworzone dla tych, którzy po prostu chcą z nich korzystać, a przy okazji, ponieważ ja lubię gadać i lubię się wymądrzać, to jest taka forma odreagowania mojego, żeby w sumie może coś przekazać komuś innemu, zwłaszcza, że to, co wspomniałeś wcześniej, że dostaję grupę, która robi coś zupełnie inaczej. Nie masz bladego pojęcia, ile dostaję wiadomości na Messengerze z całej Polski, które mówią, że a nasz nauczyciel nie wiedział, jak to przekazać, zobaczyłem twój filmik i teraz już rozumiem. I po prostu dostajesz 10, 20, 100 wiadomości miesięcznie tego typu, bo to jest dosłownie w tej ilości i masz takie, ej, w sumie może warto to robić? Masz takie poczucie, że może komuś się to przydaje. Ostatnio dostałem na przykład wiadomość od babeczki, która oglądała autodrenaż kończyny górnej. Tak, widziałem. Nawet chyba takie, post wstawiłeś. Tak, i było coś takiego, że ej, w sumie dzięki tobie zwalczyłam obrzęk. I nawet tam lekarze czy fizjoterapeuci są zadziwieni, czy pielęgniarki, obojętnie kto, kogoś tam zadziwiła, nie? I takie, kobieto, dobrze to zrobiłaś, nie? Naprawdę fajnie, że weszła, wykorzystała i zaaplikowała tą wiedzę, to jest najważniejsze, nie? Żeby nie to, że obejrza i tak, a w sumie fajny film, tylko żeby sobie zaaplikować to, co się dowiedziałeś i jej się to udało, jej to się przydało. I choćby po tą jedną osobę warto taki filmik zrobić. No pewnie, że tak. A robienie filmów już nie jest takie trudne jak na początku, jakby człowiek się wdraża, nie? Ale na początku miałeś blog.
Do blogu ja podchodziłem 3 razy chyba. Okej, okay. Ale bo ja pamiętam, że miałeś już stronę fizjonauka.pl i tam był blog, nawet kilka wpisów blogowych. Tak. Cały czas jest gdzieś u mnie na stronie, znaczy są twoje, ale... No wiem, ja widziałem, to muszę sobie odszukać, bo ja straciłem te wszystkie wpisy. Wszystkie? Tak, zmiana komputera, coś tam zapomniałem i straciłem. Tak, ale bo pisanie... Zacząłeś właśnie kanał, bo łatwiej jest ci po prostu nagrywać? Chyba tak. Szybciej to idzie. Mhm. Ja bardzo lubię pisać. Ja mam takie, że w sensie, jak sobie to przeczytam później, to jest takie, w sumie całkiem sensownie. Mhm. To się rzadko zdarza, bo ludzie nie czytają swoich treści. A ja takie, w sumie można tutaj coś poprawić, tutaj coś, ale z grubsza jest okej, nie? Mhm. Ale pisze się o wiele wolniej niż się mówi. Ogólnie tak. Mhm. Trzeba pomyśleć, napisać, przeredagować. Wolę nagrywać. Łatwiej jest i większe zasięgi są, więc jakby... Nie jesteś w stanie opisać masażu. No ciężko. No tak, no właśnie są tak te tematy, które są tematy, których po prostu nie opiszesz, lepiej po prostu pokazać, bo to będzie 100 razy lepsze niż musiałbym robić niż opis, zdjęcie i wyszedł mi książka Zborowskiego. Jakby to już było zrobione, więc po co więcej, no tak. Nie? Okay. Magiczna książka. Fajnie. A jako introwertyk nie miałeś problemów przed kamerą? W sensie, bo prowadziłeś zajęcia, więc miałeś już taką ekspozycję pokazywania się. Tak. Fakt, że zamknięta grupa, ale tak. Pokazywałeś się, wychodziłeś przed ludzi i coś do nich mówiłeś, a pojawiła się kamera. To... Wiesz co, to w ogóle jest dosyć ciekawe, bo jak prowadzę zajęcia, najczęściej prowadzę je w sali 104. Mhm. To jest moja sala. Jakby ja tam jestem władcą, nie? Jakby... To... Inni nauczyciele masażu słyszeliście, to jest sala Przemka. Tak. Nie, ale serio, jeżeli jesteś w swoim otoczeniu, to tak mnie onieśmiela. Jak nagle mnie wyrzucili do innej sali, to takie musiałem sobie ją obejrzeć, zobaczyć. Zresztą pamiętasz pewnie, że mi wszystko upada. Tak, jakiś tam spadło coś panu. Tak, dokładnie. To Nikola tak mówiła, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, dokładnie. Mi do tej pory. Ostatnio wpadł mi długopis za kaloryfer i po prostu to było śmieszne, bo ja stałem dwa metry od tego kaloryfera, nie? Tak wpadł. Ja się ciągle, są grzejniki, ja się o nie ciągle potykam, bo mam słabe poczucie, gdzie są granice mojego ciała. To, że ja się puknę w ławkę, to jest spoko. Kiedyś sobie spodnie podarłem o ławkę. O kant się zahaczyłem i po prostu rozdarłem sobie nogawkę, nie? No tam się cuda dzieją, bo ja ciągle skaczę, chodzę, nie potrafię usiedzieć w jednym miejscu. Tutaj już siedzimy i jest... Już cię nosi? Nie, chociaż zaczynam się bujać troszeczkę. I jakby myślę o tym, więc się nie bujam. Więc ta introwersja nie działa. To, że jestem introwertykiem, tutaj się nie odpala w klasie. A przy YouTubie? Ej, przecież to jest jedna kamera, ja mówię sam do siebie. Ja myślę sobie o tym, że tam są ludzie, mhm. Ale najczęściej jak prowadzę jakiś tam materiał, to mówię ty. Bardzo rzadko mówiłem kiedyś wy, teraz mówię ty, nie? Tam, że zobacz, zwróć uwagę, nie zwróćcie, nie zobaczcie. Ja nadal mam z tym problem i czasami się gubię, bo webinarach to jednak częściej mówię wy. No jakby, ale jedna osoba cię ogląda na jednym kopie. No teoretycznie tak. Nie, więc jakby ja z tego względu mówię ty. Okay. Język polski jest o tyle skomplikowany, że ciężej jest kobiety mężczyźni. Mm-hmm. Nie, tam usłyszeliście. Jak mnie to wkurza. Więc jakby tutaj trzeba kombinować, ja daję na formę męską, chociaż więcej kobiet ogląda, ale jakby zostawmy to. Więc jeżeli jest kamera, to ja patrzę sobie w kamerę, jakby tak jak teraz sobie gadam do tej kamery, zero stresu, bo nie widzę tych ludzi, którzy tam za tym stoją, więc mogę sobie jako introwertyk spokojnie pomachać, pogadać. Da się to zrobić. Ja w ogóle byłem lektorem w parafii. Teraz ja też. Wyobraź sobie, że tak? Wyobraź sobie, że pierwsze moje takie czytanie, gdzie ja jako introwertyk tylko na próbach czytałem i pierwsze czytanie to był sobota wielkanocna, w sensie triduum paschalne. Kościół w opór załadowany. Parafia była wielka, bo ona miała 10 tysięcy ludzi. Tam ze 2-3 tysiące było i ja wyszedłem i ja nie pamiętam, co ja czytałem. Po prostu miałem takie mgła. Jeszcze COVID-u nie było, nie? Ale była taka mgła, że ja tylko pamiętam, że stałem i pamiętam, że jakimś cudem przeczytałem to w miarę dobrze i siadłem. Mhm. I ja nic więcej nie pamiętam. Znowu takie pierwsze zderzenie się, dowiedziałem się wtedy, że jestem introwertykiem i może szeroka publiczność i wtedy stwierdziłem, że dupę, trzeba to przełamać, nie? Jakby Will Smith kiedyś coś takiego powiedział. Ostatnio trafiłem na taki cytat,
które mniej więcej brzmi po polsku: jeżeli nie jesteś w stanie przełamać swojego lęku i coś zrobić, to rób to bojąc się. W sensie, jeżeli nie jestem w stanie się przełamać i pozbyć się lęku, no to co z tego? To i tak jak się boję, to mogę to zrobić, nie? Więc ja przez długi czas czytałem bojąc się. Na zajęciach teraz tak nie ma. Na zajęciach to już jestem jak u siebie. Po 8 latach ja mówię te prezentacje z pamięci, jestem w stanie powiedzieć ci, na którym slajdzie jest jaki tekst, nie ucząc się tego, nie? Po prostu wiem, że tam jest. A jak mi ostatnio padł laptop w czasie zajęć i nagle się okazało, że nie mam prezentacji, to do końca dnia jechałem jakby to stali z prezentacji po prostu z głowy, nadrabiając improwizacją. I git. Nikt się nie skapnął. Znaczy ja powiedziałem po prostu, że laptop się zepsuł, no trudno. Nie? I możemy odwołać zajęcia, albo je poprowadzę z głowy. I tak, nie. Dobra, wybieram z głowy, lecimy, nie? Mieli nadzieję. A skąd w ogóle pomysł na to, żeby też monetyzować tą wiedzę, działalność internetową, bo zacząłeś robić filmiki na YouTube, a potem jeszcze zacząłeś, na przykład nagrałeś właśnie ten kurs o egzaminie, e-booki są. Tak. Dobra. Pracujesz zawodowo? Jako masażysta? No. No tak. I ty robisz to za darmo? No nie. Jak skąd pomysł, żeby monetyzować swoją pracę? No okej, okay, ale... No poświęcasz się czemuś, ja nie jestem instytucją charytatywną. W sensie, jeżeli ktoś do mnie... Czyli wyszedłeś z tego samego założenia, że to jest twoja praca i po prostu takie... masz prawo do tego, żeby brać za to pieniądze. Tak. Jeżeli na przykład napiszesz do mnie na Messengerze prywatnie, i nawet nie jako Karol Sobczyk, jako jakaś tam randomowa osoba, która poznała mnie w internecie: słuchaj, mam problem, jaką książkę polecasz, albo nie wiem, co można z tym i z tym zrobić, czy coś wiesz na ten temat, ja ci odpiszę za darmo, to jakby nie jest problem. Jak tak, to, tak samo sobie robię. Ten, nie? Ale jeżeli na przykład napisało mi 100 osób, że w sumie, kurczę, jestem źle przygotowany do egzaminu i moi nauczyciele nie ten, a ty fajnie przygotowujesz, to myślę, ej, a co jeżeli by to zrobić? Nie? I nagrałem ten pierwszy kurs. To jest 20 egzaminów. Każdy z nich trwa po godzinie. Wyobraź sobie, ile tego było nagrywania, żeby ostatecznie była godzina. To trzeba było obrobić. Mi to zajęło chyba ze 2 miesiące. I po mam dwóch miesiącach... Mam swój pierwszy kurs zrobiony o działalności nierejestrowanej. Tak, wiem, ile to jest kupa roboty. I teraz dookoła. Musisz zebrać materiały, żeby... Ja do swojego kursu nawiążę, bo to jest jakby... Ja o działalności nierejestrowanej nie wiem nic. Mów o jakby... swoim... Masz 40 pytań na egzaminie. Okej. Okay. Każde z nich przeczytasz odpowiedzi i teraz nie znasz jakiegoś słowa. Trzeba je wyjaśnić. Ale kurczę, ale trzeba wyjaśnić tak, żeby ktoś zrozumiał. Dobrze jest to podeprzeć się jakimś artykułem, więc wchodzę sobie w artykuł i czytam o tym czymś, żeby mieć pewność, że powiem dobrze, bo nie chciałbym kłamać. Okej, więc nie dość, że czytasz te egzaminy, to zajmuje trochę czasu. Poświęcasz drugie czasu tyle, żeby dowiedzieć się z czegoś tam. Ja robię tak na kursach, że jeżeli jest jakiekolwiek trudne słowo w tekście, to nie mówię na przykład, że pierwsze zadanie odpowiedź A, tylko mówię, dobra, dlatego A, bo coś tam, coś tam, coś tam, a w ogóle to nie wiecie, że ale tam w tekście było napisane, że coś tam, a tak w ogóle to coś tam, tak jak teraz, jest masa dygresji, które sprowadzają się do tego, że A nie B, C, D. Ale tłumaczysz, bo pamiętam, tak, że na każde jedno pytanie. Właśnie. Każde jedno pytanie tłumaczę i teraz to jest, znowu cię przerwałem. Pytanie i odpowiedź też tłumaczysz. Tak, i to jest masa wiedzy, którą ja musiałem zdobyć, żeby to nagrać. No właśnie. I masa czasu, który musiałem poświęcić, żeby to nagrać. I teraz jak mi powiesz na przykład, że ale powinieneś mieć to za darmo, goń się. Jakby, nie, ode mnie w sensie, tego nie usłyszysz. Że to było 2 miesiące mojego życia, żeby to nagrać. Teraz jesteśmy sobie... Tak, tak ci sprawnie poszło. Wiem. Wiem, ale tak naprawdę się w tydzień spiąłem mocniej. Jesteśmy teraz u mnie w domu, gdzie pozbyliśmy się mojej rodziny. W sensie moja rodzina sobie wyjechała dzisiaj. Normalnie to nagrywam wieczorami. Kiedy dzieciaki pójdą spać, pies już nie szczeka, żony nie ma w domu, bo jest w pracy, albo też śpi dziećmi. I to też jest mocno rwane, bo na przykład jedna z córek nagle się obudzi, bo one się budzą w czasie snu na przykład i gdzie jest tata i zacznie płakać, albo że chce wody. Więc ja naprawdę mam problem z nagrywaniem. I teraz znalezienie tych wszystkich godzin i obrobienie tego w spokoju, gdzie mając życie jeszcze swoje zawodowe, takie normalne i życie prywatne, to jest huk roboty, więc czemu za to nie brać kasy? Okay. Pisanie e-booków było jeszcze dłuższe. Bo tam już po prostu jechałem totalnie na artykułach, nie? A lepiej chyba kursy, co? Się sprzedają. To zależy. Tak? To zależy. Kursy są przed ten miesiąc, dwa przed egzaminami.
Mhm. Wtedy ludziom się przypominałem, że kurde, nic nie wiem. Jakby 2 lata mieli i nagle jest takie, wow, ale nic nie wiem, nie? Więc jak coś, to fizjonauka.pl. Ale jeżeli chodzi o to, że na przykład chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, to e-booki lecą. Okej. Okay. Zwłaszcza ten ostatni nawet fajnie idzie. Ten o diagnostyce, o czytaniu badań. To jest trudny tytuł. Wszystko, co musisz wiedzieć o czytaniu wyników badań obrazowych. Właśnie. Ja ten tytuł powinienem zmienić, on jest za długi, no ale ogólnie, i też miałem masę, może nie hejtu, ale takich nieprzychylnych komentarzy na fejsie, bo rzuciłem reklamę i takie... Od fizjoterapeutów, lekarzy? Od fizjoterapeutów. No. W sensie, że no ale po co pacjent ma to wiedzieć? Opis badania jest dla terapeuty. Ja sobie myślę, what the fuck? W sensie, ja dostaję opis mojego badania i co to jest uzasadnienie? Przecież nie potrzebuję tego wiedzieć. Ważne, żeby terapeuta to wiedział. Ja chcę wiedzieć, co to jest napisane, nie? Ja tego nie rozumiem. I tam oczywiście się tam cały komentarz, całe dyskusje się wywiązało o tym, że... Ale to ogólnie i tak nie jest... Znaczy, kurs nie zrobiłeś dla pacjentów, czy zrobiłeś? Znaczy, to jest bardziej dla masażystów. No. To jest dla masażystów, którzy spotykają się z opisami, bo moi pacjenci zarzucają mnie. Normalnie, praktycznie każdy pacjent, jak idę, to mówię, dobra, jeżeli macie jakieś przygotowane wyniki badań, to dajcie mi te wyniki. Ja sobie robię diagnostykę funkcjonalną, po czym zaglądam do wyników. Nigdy w odwrotnej kolejności. Okay. Bo to jest dla mnie ważne akurat. I żeby się nie sugerować. Żeby się nie sugerować, tak. Bo czasami to po prostu zabija całą diagnostykę. I mówię, okej, panie Karolu, czy pan wie w ogóle, co na tym wyniku jest? Mówi, no tak nie bardzo. Ja mówię, okej, a czy chce pan wiedzieć? No chcę. No tak nie bardzo. Nie, no właśnie wszyscy chcą. Nie? I tak, okej, to mówię, to znaczy to i to. To znaczy to, to jak, wow, pan to wszystko wie? Ja mówię, tak. I w ten sposób budujesz autorytet. Jakby budujesz to, że jesteś specjalistą w czymś. Nie? I teraz mógłbym powiedzieć, że nie, dobra, ten wynik to mi nic nie mówi, bo nie wiem, bo się nie znam, ale właśnie to, co dochodziliśmy na początku, że masażysta, fizjoterapeuta, terapeuta, jakikolwiek powinien się dokszkalać, dokształcać, nie? Jeżeli masz e-book, którym daje ci trochę wiedzy, spoko. Jeżeli masz jakiś kurs, obojętnie jaki, nie wiem, o działalności nierejestrowanej, bo chcesz założyć działalność, spoko, no właśnie po to są te kursy, no żeby tak z nich korzystać, nie? A bycie takim bucem, że ja wiem wszystko i w sumie nie powinienem wiedzieć więcej, nie muszę wiedzieć więcej, prowadzi do tego, że staniesz się niekonkurencyjny. Bo ktoś będzie wiedział i będzie się tym dzielił. Będzie umiał to wykorzystać, nie? No tak. Więc jakby to doszkalanie jest cały czas ważne, a jak druga osoba może na tym zarobić, nie wszystkie szkolenia są warte tego. To ty mi ostatnio opowiadałeś o takiej sytuacji, nie? Z e-bookiem jakimś, czy kursem. Tak. Ale jakby to jest zupełnie inna sprawa. Historia, więc, ale zostawmy to. No, więc nie wszystkie szkolenia są tak samo wartościowe. Dlatego ja na przykład nie wciskam bardzo mocno tych kursów. Ale mówię, że jeżeli lubicie ten sposób, w jaki ja opowiadam, właśnie, no, to dokładnie tak samo. Tak, siebie to dokładnie tak samo to wygląda tam, nie? Więc jeżeli się decydujesz, to wiesz na co. A przynajmniej powinieneś wiedzieć na co. No i to jest właśnie też fajna praktyka, do której sam dążę, żeby pokazywać, podpowiadać, dawać taką bezpłatną próbkę swojej wiedzy, swojej osoby, podejścia, żeby potem ci ludzie, którzy się zdecydują, to żeby byli po prostu zadowoleni, a nie, że potem się nagle okazuje, o, a ty tak to opowiadasz. Ja to nawet pociągnąłem dalej na praktykę. W sensie z pacjentami, ale do tego sobie pewnie później jeszcze dojdziemy. No właśnie, ale... bierzemy na tapet twoją praktykę prywatną. Tak. Możesz... Tak, ja pracuję dla Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego od 4 albo 5 lat i co roku mam z nimi kontrakt podpisany i w ramach tego kontraktu mam ileś tam godzin z ilomaś tam pacjentami do zrobienia i jak już sobie to poustalam, to jest moje. Dlatego teraz marzec mam wolny. No dodatkowo mam jakiś tam klientów prywatnych, takich prywatnych, czy tam pacjentów, klientów, obojętnie. Chociaż nie mam ich za dużo, bo nie chcę ich mieć. Nie chcesz. W sensie mam życie rodzinne i ja naprawdę na tyle godzin pracuję, że jak masz miesiąc urlopu, to jest dobrze. Bo ja już byłem kiedyś na skraju wypalenia zawodowego, pracując w przychodni i w tebie już wtedy i pracując miesięcznie po prawie 300 godzin przez 9 miesięcy pod rząd. I ja podziękuję za kolejny taki epizod. Bo nie mogłem spać po nocach, byłem rozdrażniony, wkurzony i tak dalej, i tak dalej. Zmieniłem pracę, właśnie przeszedłem na praktykę prywatną, założyłem własną działalność i to się zmieniło diametralnie. Ja lubię to, co robię, to też jest ważne, a to już o tym mówiliśmy.
No ale tak, współpracuję z tymi samymi pacjentami, plus jakieś tam pojedyncze osoby, to jest z okolicy, najczęściej już mi się nie chce jeździć dalej. Ale właśnie, bo dojeżdżasz tylko. Tak. Tak, nie mam własnego gabinetu. Dojeżdżam, taki sobie model wybrałem z różnych dla mnie ważnych względów. To jeszcze poruszymy to. Mhm. A powiedz, bo masz ten kontrakt. Tak. Jak w ogóle go złapałeś? W sensie, gdyby był jakiś fizjoterapeuta, masażysta, który może niekoniecznie ze stwardnieniem rozsianym, ale z jakimś innym, bo to jest to stowarzyszenie? Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. No to gdyby ktoś chciał wejść w jakiś konkretny temat i spróbować załapać się na taką pracę, to... To musimy sobie znowu wrócić do tego, co mówiłem na samym początku, że 90% pracy to są relacje. Mhm. Ja mówiłem, że diagnostyka, tak, ale też, tak, relacje, nie? I teraz... I wyszło 180%. 180% pracy, tak. A nigdzie nie było o tym, że się masuje czy ćwiczy. Nie? Jakby to jest mało istotne. Ale nie, zupełnie serio. Jak założyłem własną działalność, zwolniłem się z pracy w przychodni. Mhm. Zrzuciłem papierami. Na początku lipca przestałem tam pracować. No i dobra, nie mam klientów. Mhm. Nie mam pacjentów. Pracuję w Tebie, to jest jakiś tam niewielki zysk, ale dopiero od września. A to jest lipiec, mam całe wakacje przed sobą, więc stwierdziłem, to było 2017. Mhm. Wydrukuję ulotki, wydrukuję wizytówki, sam sobie stworzyłem, wydrukowałem. Mhm. Program graficzny jeszcze jakoś tam w miarę ogarniam. I przeszedłem się po wszystkich fundacjach, towarzystwach, stowarzyszeniach, zrzeszeniach przez cały Gdańsk, co pod Gdynię. Mhm. We wszystkich. Cokolwiek znalazłem, siedziałem przez tydzień w internecie, wyszukiwałem adresy. Ale związane z... Z fizjoterapią. Okej. Okay. Ze wszystkim. Ze wszystkim. Wow. Dzieci neurologiczne, ortopedyczne, od cholery. Poumawiałem się, gdzie ja nienawidzę dzwonić, ale trzeba było się poumawiać. Nawet do jakiegoś przedszkola, które potrzebowało fizjoterapeuty dla dzieci. Tak po prostu jakaś tam gimnastyka korekcyjna. Przeszedłem się po wszystkich. Część powiedzieli, panie, wypadł od razu. Część powiedzieli, dobra, to proszę usiąść, porozmawiamy i tak dalej. Po czym zadowolony po tych 2 tygodniach, bo mniej więcej tyle to zajęło, czekam na telefon i się nie doczekałem. Jakby w międzyczasie moja żona, już miałem takie doła, ja bardzo szybko się dołuję. I moja żona, która jest dla mnie mega wsparciem, powiedziała, dobra, to ja ci wyszukam oferty w internecie, tam typu trójmiasto.pl, no jakiś tam portal ogłoszeniowy. Tak. Wyszukiwała mi. Mówi tak, ale masz dzwonić na wszystko. I rzeczywiście dzwoniłem na wszystko. I było jedno stowarzyszenie, które w Gdańsku na Oruni miało swoją siedzibę i moja żona tam powiedziała, dobra, ja zadzwonię, najwyżej dam cię do telefonu. I nie odbierali. I całe szczęście, nie? I ona mówi tak, a zadzwoń ze swojego numeru. Ja mówię, Magda, tam 3 razy dzwoniłaś, cię odbierali. I mówię, tak, zadzwoń ze swojego. 2 sygnały i tak, słucham. Jezus, no kurde, akurat teraz musieli odebrać, nie? Wiesz, szukasz pracy, chcesz kasy, nie? I nagle tak. Takie, demet, czemu odebrali, nie? I to był poniedziałek, w środę zacząłem tam pracować. I wow. To nie było to. Ale potem pracowałem z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Mhm. I osobami też, na przykład z mózgowym porażeniem dziecięcym. Mhm. To nie zawsze jest upośledzone. Ale rehabilitacja. Tak, jako fizjoterapeuta. I tam pracowałem, nie wiem, 10 godzin w tygodniu. Potem odezwała się do mnie dziewczyna, która jak pracowałem w przychodni, to ona była tam praktykantką. Mhm. I jakoś tak było, że akurat się ze mną zakolegowała w tej przychodni, bo ja jej pokazywałem ćwiczenia. I odezwała się i powiedziała, że potrzebuje jakiegoś magistra, który by razem z nią pomasował na jakimś tam evencie jakichś tam youtuberów, których ja nie znałem wcześniej i teraz też nie pamiętam już nawet. No dobra. Oni gdzieś tam po Ameryce jeździli, jakaś taka parka. Fit Lovers? O, właśnie. Tak? Tak, tak. No i się okazało, że ona potrzebuje magistra, który tam z jakichś względów formalnych i sobie pomyślała akurat o mnie. Czyli znowu relacja, nie? Tak. Relacja. Więc ja mówię, no dobra, dobra. Ile to do kasy? I się okazało, że mam chyba 6 czy 7 stów za 2 godziny. Takie? Dobra, biorę. Nie, tylko swój stół, pojechałem. Tam rozdawałem ulotki. Ludzie z tych ulotek zaczęli się odzywać. Mhm. Nie? Potem z tego stowarzyszenia, gdzie pracowałem, kierowniczka, czy tam przewodnicząca mnie polubiła, powiedziała, słuchaj Przemek, bo ja mam takiego pacjenta, którym nikt się nie chce zająć. Biorę, nie? Okazało się, że ten pacjent ma znajomą lekarkę, która potrzebuje pomocy, bo okay, endopryteza. Biorę, nie? Lekarka ma pacjentów. Biorę. I jakiegoś tam inną lekarkę jeszcze biorę, nie? Więc się narobiło tego i nagle po półtora roku, rok i 6 miesięcy minął, odkąd dawałem te wszystkie ulotki,
dzwoni do mnie przewodnicząca Towarzystwa Strojenia Rozsianego, oddział w Gdańsku. I mówi, że ma dla mnie pracę. Ja mówię, okej, jadę, nie? I tam pracowałem. Gdański oddział, on już nie istnieje. I on był bardzo słabo zarządzany. Ale był projekt, który organizował oddział Koniński. Ja mówię, i co, ja mam do Konina jechać? Nie, nie, pacjenci są z Gdańska. Ci sami pacjenci, których robiłeś teraz, oni będą pod Konin podlegali jakimś tam programem takim narodowym. I będziesz się z Koninem rozliczał, w Gdańsku pracował. Ja mówię, no dobra, biorę. No i tak minęło 5 lat. Wow. Więc jakby wszystko, co się wiązało, to było to, że rozdałem ulotki i gadałem z tymi ludźmi i zgadzałem się brać każdego klienta. No i budowałeś te relacje. Budowałem kontakty. Te relacje, tak. Moja żona jest położna, ja tego nie ukrywam. Położne też robią coś takiego, że jeżdżą na patronaże, czyli jak dziecko się urodzi, to jadą na patronaż, czyli jakby ocenić tego dziecko, tam zważyć, zmierzyć, pomóc mamie przystawić do piersi. Ja mam kurs neurologii dziecięcej. Zrobiłem sobie kiedyś taki kursik, jeszcze zanim moją, nie, żonę już chyba poznałem, ale zanim w ogóle chciałem iść w tym kierunku. I nagle się okazało, że moja żona akurat nie jeździ na patronaże, ale jej znajoma jeździ, że bardzo dużo matek boi się, że dzieciaczki są jakieś niedorozwinięte, że coś tam nie pasuje w tym tym. Tak, tak. No i ta sama położna zapytała się, mówi tak, Magda, a mogę polecać twojego męża? No i jakoś tak jeżdżę. I okazało się, że nawet tutaj w wiosce, w której teraz mieszkam, tak samo się dzieje, że położne stąd w jakiś magiczny sposób kojarzą, że jestem fizjoterapeutą i polecają mnie tutaj. Okay. Więc ja nawet czyli nie... nadal jeździsz też tak. do dzieciaczków. Tylko, że ja nawet nie panuję, kto jest, z kim od to jest. Już? Taki jest łańcuch. W naszej wiosce mieszka też dziewczyna, która studiuje fizjoterapię i ogląda fizjonaukę. I ona mówi, że świat jest mały. W sensie, dobra, konkurencja, ale ona troszkę w innym kierunku. Ona studiuje i mówi, że wiesz co, nie nadaje się na tego pacjenta, weźmiesz go? Dobra, wchodzimy, nie? Teraz miałem pacjentkę, której nagle się okazało, że jej teściowie też są, więc jechałem do domu na masaż, masowałem to w sumie jej męża, więc faceta i jego rodziców. Potem się nagle okazało, że jej rodzice też chcą być wymasowani, więc jechałem, po prostu jechałem ciągiem, nie? Jak jeżdżę do jakiegoś małżeństwa, to często jest tak, że dwie osoby są masowane. No i jadę na jeden masaż, ale jakoś tak wychodzi, że druga też, nie? Okay. Więc to się rozwija i to jest plus tej pracy mobilnej. Nie mam gabinetu, gdzie muszę czekać na klienta. Są dużo minusów, ale tutaj mam taki bardziej elastyczny grafik. Zwłaszcza, że ja muszę się dostosowywać do grafiku mojej żony. Jakby jest grafik mojej żony, zajęcia dzieci i dopiero Przemek idzie do pracy, nie? Jakby to trzeba tak takiej hierarchii złożyć. A ile mniej więcej pracujesz, nie uwzględniając może YouTube'a, fizjonauki, tylko TEP i pracę terapeutyczną. Jak mam SMI-ków, czy jak nie mam? Jak masz. Jak mam. To tak, w Tebie pracuję obecnie 27 godzin w tygodniu i to jest cały piątek, cała sobota. Jak w piątek idę rano, to ja w ogóle do domu nie wracam na noc. Ej, ale chwila, to jest ponad 13 godzin. Lekcyjnych. A, okej. Okay. Lekcyjnych. 27 godzin. 27, w zeszłym semestrze miałem 29. Ale lekcyjnych. Tak. Okej. Okay. Więc jak wychodzę w piątek rano, to ja w piątek nie wracam w ogóle do domu, tylko śpię u rodziców. Bo oni mieszkają w Gdyni, jest bliżej, nie? Kojarzę. Więc jakby wychodzę w piątek, wracam w sobotę od godziny 22 na przykład. Więc piątek, sobota to jest TEP, nic się nie dzieje. Jeżeli mam moich pacjentów, to z nimi mam 60 godzin w roku. Co oznacza, że tak przeciętnie z pacjentami z SM tak pracuję z każdym z nich 6 razy w miesiącu. Jeżeli mam 10 pacjentów, no to 60 godzin dodatkowo. Tak, tak, powiedzmy, że przeciętnie. Czyli od poniedziałku do czwartku mam czas na pracę z pacjentami i w te 4 tygodnie to jest 60 godzin, czyli 15 godzin tygodniowo, tak plus minus. To nie jest dużo. No. Jeżeli biorę klientów prywatnych, to jest max 1-2 w tygodniu. Więc to nie jest dużo pracy. Czyli mniej więcej wyjdzie etat. Tak. Albo nawet trochę mniej. Tak, to jest, tylko że on jest bardzo elastyczny. Tak, tak. Na przykład w jeden dzień robię sobie tak, że wychodzę z domu o 8 i wracam o 18, a za to w drugi dzień wychodzę o 8 i wracam o 12. I jakby to jest koniec. Okej. Okay. Więc... No ja też sobie dopasowuję i często mam tak, że mam jakoś z rana 9, 10, 11, potem wracam i na przykład wieczorem 17, 18. Ja już jak mam pacjentów, to już ciągiem biorę.
Inna sprawa, że nie wszyscy chcą na masaż, właśnie, nie? Bo ty masz... ja teraz bardziej już robię masaże albo relaksacyjne, albo po prostu kogoś coś boli. Już nie robię takiej pełniejszej jakiejś rehabilitacji, na jaką mi pozwala masaż, tylko bardziej tak przeciwbólowo, może trochę profilaktycznie. Więc ci ludzie najczęściej pracują do 16. U mnie jest tak samo, dlatego ja biorę tam rzeczywiście wieczorem, ale staram się tak, żeby już nie wracać wtedy do domu, tylko zapchać sobie cały dzień. I nie, ten mi to całkiem dzień pasuje, bo sobie wrócę na przykład na kawę, potem coś porobię, obiad. Nie masz dzieci, nie masz dzieci, a tu trzeba jeszcze się dostosować. A nie, bo twoje nie chodzą do szkoły? Jeszcze nie chodzą. Jeszcze. Znaczy nie będą, ale na razie Pat jest w starszakach. A, ale w przedszkole. No tak, ale trzeba, w przedszkole trzeba odebrać. No. I jeżeli jestem ja, no to muszę odebrać. Potem jest pianino, tańce, ewentualnie czasami jakieś koniki, coś tam trzeba ogarnąć, a w ogóle jeszcze trzeba poświęcić czas, żeby na pianinie zagrała. Ona nie jest w stanie grać o 20 na pianinie, więc trzeba ją wcześniej dopilnować. W tym czasie młodsza Ola sobie lata tutaj i tata, coś tam. Psa trzeba wyprowadzić, kot miałczy, bo nie wiem, bo jest chory nagle. I powstają jeszcze materiały na fizjonaukę. O godzinie 22, 23, tak. Człowiek orkiestra. Tak, tylko z takimi worami pod oczami często na tych materiałach i patrzę i po prostu tak... Moja żona to się, wiesz, umaluje jeszcze, nie? Ostatnio mówię tak, ale trzeba będzie twarz pokazywać, to się umaluje. Ja mówię, dobra, no już jakby... Też byś mógł. Takie te wory, nie? Zlikwidować. No, jest dramat. Ale no, mi się zdarzyło bodajże 2 czy 3 razy poprosić moją Ninę, żeby mi... make-up tam przypudrować? No, tak trochę właśnie, żebym się mniej świecił i żebym był trochę ładniejszy. O, no jakby też. Na mnie to już niewiele pomoże. To chciałbyś to na pudru, więc... No, ale tak, ja nie pracuję bardzo dużo tak godzinowo, tylko że pracując jako masażysta, terapeuta mobilny, tracisz czas na dojazdy. Tak. Ja pracuję w Gdańsku i ustawiam sobie pacjenta... te SM-iki. Tak, chociaż tak się nie powinno mówić, wiesz? Ludzie ze stwardnieniem rozsianym. Ja też mówię SM-icy, ale podobno... I oni tak szczerze o sobie mówią, ale gdzieś kiedyś czytałem, że to jest obraźliwe. Czyli do tych pacjentów dojeżdżasz do Gdańsku. Tak. Do Gdańska. Tak, chociaż nie tylko, bo oni są od Dąbrowy, to jest tak 10 kilometrów od Gdańska, aż do Pruszcza Gdańskiego. Czyli taki rozrzut jest na jakieś 30 kilometrów. Ale też w centrum Gdańska? Czy bardziej, że są tak skupieni wzdłuż obwodnicy? Nie. Jest tak, że rzeczywiście jestem w stanie taki szlaczek przeprowadzić, ale jeden szlaczek jednego dnia, drugi szlaczek drugiego dnia, dlatego dzielę sobie na 2 dni tych pacjentów. Ale i tak kończę tak, że jakby nie patrzeć, to w korku wracam. I jak niedawno była śnieżyca, to 3 godziny wracałem. I myślałem, że umrę tam po prostu. Nie? Gdybym miał gabinet, to być może byłoby inaczej. Ale w gabinecie trzeba siedzieć cały czas, a ja, znaczy, miałem taką wizję. Ty miałeś przez chwilę gabinet, nie? Czy tam współpracowałeś? I jak ci tam było? No da. W sensie... Ja cały czas pracuję mobilnie. Wtedy chciałem spróbować gabinet i po prostu wrzuciłem post. 2-3 posty wrzuciłem, no ale miałem może tam 3 masaże. No, a trzeba płacić za ten gabinet, nie? No. Znaczy, to też nie były jakieś wielkie pieniądze, bo tak, to... Tak, ale chodzi mi o to, że jeżeli masz taki gabinet normalny, to generuje masę kosztów stałych. Tak. Bo wtedy nie tylko ZUS, składka społeczna i zdrowotna, bo zdrowotna też jest minimalna, nie? Tam ile? 300 zł bodajże. Nawet jak się nic nie zarobi, ludzie o tym nie wiedzą. Nawet, że 9% od dochodu. Ale tam jest tak, ale minimum 300 zł. Tak. No więc już to... Jesteś na wysokim ZUS-ie już? Jeszcze nie. Aha, no to u mnie to daje 1700... Ale już ostatnie miesiące. 1700, 1800 zł na start. Do tego miej jeszcze gabinet. Tak, jakieś no media i tak dalej. Potąd nie ogarniają, potąd są koszta. A teraz ja dzięki temu, że sobie jeżdżę, to mam takich klientów, czy tam pacjentów tutaj w okolicy, którzy mówią, ej, fajnie, że pan przyjechał, bo w życiu byśmy nie dojechali. Ja mówię, i właśnie po to ja tu jestem, nie? Ale ja też, ja już w ogóle zrezygnowałem z pomysłu z gabinetem i póki mi siły, zdrowie na to pozwalają, to w ogóle o tym nie myślę, bo moi klienci nie będą chcieli. Tak, właśnie to jest też dobre stwierdzenie, po co fizjonauka i po co te kursy, ponieważ
Wydaje mi się, że w wieku 65 lat nie będę się nadawał do tego, żeby jeździć i proponować terapię. Wolałbym przekierować swoją, nazwijmy to szumnie, karierę, czy swoją działalność zawodową na takie etapy, żeby kiedyś na przykład być tym edukatorem, tutorem, jakkolwiek to zwał, żeby to generowało pieniądze, a nie wymagało tak dużego wysiłku. Ludzie jakoś o tym nie myślą, ale jeżeli na przykład teraz masz 20 lat i to oglądasz i jesteś masażystą, to wyobraź sobie, że jeszcze 40 lat cię czeka pracy. No. I to jest mega obciążające. Ja nie mówię, że nie ma 60-letnich masażystów, są. Tylko to jest mega obciążające zajęcie, jeżeli się wykonuje przez długi czas. I jest to czas na to, żeby wytworzyć sobie jakąś taką dodatkową ścieżkę, jeżeli chcesz uciec od tego. Albo ja z tego samego względu biznes masażysty. Dokładnie. Bo też nie wiem, co będzie za 10, 20, 30 lat. Czy mi na przykład po prostu palce nie wysiądą, czy co? Ja zawsze mam wizję, że mi amputację palców. Jakby, wow. Tak sobie myślałem, że jakby mi nogę ucięło, to jeszcze bym normalnie masował, ćwiczył bez problemu, ale bez ręki to głupio. Jedną ręką. To jeszcze w szkole bym uczył. To bym wziął więcej godzin w szkole, ale tak bez dwóch rąk. Jakby, dobra, ciężko pisać. Nawet masaka byś nie trzymał. Nie miałoby co upadać. Nie, ale jakby warto myśleć o tym, jak się jest młodym i ma się energię i czas. Tak. Jeżeli miałbym na przykład czegoś żałować, to tego, że nie założyłem fizjonauki szybciej. Mhm. Póki nie miałem dzieci i miałem więcej energii, bo jakby ja marnowałem swoje życie wtedy. I teraz ja wiem, że ty masz pewnie zajęty cały dzień, ale jak będziesz miał żonę już niedługo, a później ewentualnie dzieci, to się nagle okaże, że boże, co ja robiłem ze swoim życiem? Bo wciąż będziesz miał 24 godziny i wciąż trzeba będzie wszystko ogarnąć. No. I albo się urwiesz, tego nie życzę, nie? Albo ogarniesz to. A jeżeli to ogarniesz, to znaczy, że wcześniej mogłeś więcej ogarnąć, tylko w ogóle o tym nie myślałeś. No. I my teraz mamy dwójkę dzieci, psa i kota i mamy takie, hej, z jednym to my się nudziliśmy, nie? Jakby jedno dziecko luz, nie? No. Jak myślę o trójce, to byłby dramat. Trzy, nie. Trzy to jest za dużo. To trzeba być naprawdę harpaganem. Ale gdyby było trzecie dziecko, takie, hej, z dwójką to był luz, nie? No. Człowiek się przyzwyczaja do tego gorszego, tylko o tym nie wie, zanim to gorsze nie nastanie. Czyli nie to, że dzieci są złe, ale po prostu mniej czasu jest na cokolwiek innego na siebie. Jakich pacjentów masz najwięcej? Ze stwardnieniem rozsianym? Ja bym to rozwinął bardziej na neurologicznych, bo pracuję z ludźmi ze stwardnieniem rozsianym, z Parkinsonem, z ludźmi po udarach, tak głównie. I pacjentów, powiedzmy, że częściowo ortopedycznych, bo mam jakoś bardzo dużo endoprotez stawu koronowego, biodrowego i jakieś tam bóle kręgosłupa. Chociaż nie jestem terapeutą manualnym, nie potrafię nastawiać kręgosłupów. I w ogóle się tym nie tykam. Jeżeli ktoś mówi, że on chce chiropraktykę, ja więc sorry, nie do mnie, tam są numery. Ja dokładnie to samo. Bo się w tym nie czuję i nie, jakoś jak chrupię, to mnie to wszystko boli. Ja mam na tyle wysoki poziom empatii, że ja czuję, jak ktoś mi opowiada. Więc neurologicznych, ortopedycznych plus właśnie te dzieciaczki, jeżeli chodzi o ocenę neurologiczną. Okay. To jest taki 99%. Miałem jakiegoś tam pulmonologicznego pacjenta albo na przykład moi pacjenci ze stwardnieniem potrzebują też ćwiczeń oddechowych, ja to robię, ale pulmonologia i kardiologia to są dwie, których ja się totalnie boję. I dobrze, bo to oznacza, że ktoś ma dzięki temu pracę. Okej. Okay. No tak, jakby nie patrzeć to. Poza tym, jak ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego. Też z tego samego założenia wychodzę i wiele osób... Chwila. Prowadziłem jakiś webinar i ktoś mnie zapytał, czy planuję iść na fizjoterapię. I otwarcie napisałem, że póki co w ogóle o tym nie myślę, bo wolę się skupić na masażach i no, na biznesie masażysty i wolę być dobry w tych dwóch rzeczach, a nie się jeszcze rozwadniać na szeroki temat, jaką jest fizjoterapia, bo tam też przecież mnóstwo jest specjalizacji. Nie dostałeś jako kontrwypowiedzi coś takiego, że ale masażysta, a nie fizjoterapeuta? Takie psz. Ja w sensie mam... od pacjentów? Nie, od tej osoby, która to pisała na webinarze. Nie. Bo ja mam wrażenie, że masażyści i fizjoterapeuci są sztucznie tak szczuci jedni na drugich. Trochę tak. Że w sensie masażysta to taki niepełny fizjoterapeuta. Ja kompletnie tego nie kumam. Ja też nie, ale jak ale tak, no, facebookowe... Na Facebooku jak się zobaczy, się cuda to... Dzieje. O, bo to są ci fizjoterapeuci, to co tak, oni tam fizjoterapeuci nie potrafią masować, a masażyści to są niedorobieni fizjoterapeuci. To jakby... I bijcie się, nie? I rzucasz takim tekstem, wychodzisz, zostawiasz jeden kij baseballowy i kto przetrwa, tu będzie, nie? Tymczasem rzeczywiście jest tak, że fizjoterapeuci nie potrafią masować, bo my mamy
w czasie całych toków tych, nie wiem, tam... A przynajmniej po szkole, porównujemy. No tak, tak. Czysta szkoła. No. Tam czyste studia, czysta szkoła. Tak. Ile masz? Jeden semestr masażu na studiach. No, coś takiego. No, nie jesteś w stanie w ciągu jednego semestru opanować masażu tak dobrze, jak ktoś przez 2 lata. Dokładnie. A z drugiej strony masażyści nie są fizjoterapeutami, bo jednak tam jest jeszcze kineza, są fizykoterapeutyczne, jest troszkę inaczej anatomia prowadzona i jeżeli porównasz czystego masażystę, czystego fizjoterapeutę, to to jest zupełnie inny poziom wiedzy, ale tutaj inny poziom wiedzy w masażu, tutaj inny wiedzy poziom pozamasażowej. Są dwa różne zawody. Ja akurat może nie jestem też dobrym przykładem, bo u mnie niestety anatomia to jest chyba najsłabszy punkt z tego wszystkiego. Jak u wszystkich. Nie, właśnie nie u wszystkich. No. Znaczy przynajmniej mam... Bo na kursie na przykład masażu tkanek głębokich albo poznałem jedną masażystkę z Poznania, oni tak ogarniają anatomię i oni są po fizjoterapii. Że ogólnie ja bym fakt na 3 czy 4 osobach to głupio określać całą grupę, ale powiedziałbym, że fizjoterapeuci znacznie lepiej znają anatomię niż masażyści. My mieliśmy więcej anatomii. Znowu, znaczy, no to, może to nie więcej, można ale porównać jest, z tym masażem. My masz anatomię prawidłową człowieka, masz anatomię radiologiczną, anatomię zaburzenia anatomii. Więc jakby to już sprawia, że musisz przez to przejść, bo musisz zdać egzaminy, nie? No tak. Ale ja anatomię powtarzam co semestr. I co semestr odkrywam jakieś nowe rzeczy. Bo jak ale nie używasz, to zapominasz. Na kursie, nie wiem, czy to nie Rafał Uryzaj, kojarzysz? Mhm. No to on chyba powiedział na kursie, że anatomii to się przez całe życie uczy. No, i cały czas jeszcze coś poznaje, mimo że jak on na kursie, miałem kurs o kręgosłup, diagnostyka i terapia. Ja pierdzielę, ja naprawdę połowę nie rozumiałem. Ja miałem z doktorem Skrobotem, który jest totalną kosą na AWF-ie gdańskim, miałem diagnostykę kręgosłupa przez cały semestr. To jedne zajęcia i egzamin trwał 40 minut. Ja prawie tam płakałem, wiecie, normalnie krew się lała po ziemi, błagałem, żeby już skończył, a 4,5 dostałem, także było nieźle, bo większość się w semestru uwalił. Ale właśnie to jest to, że ja na przykład nie potrzebuję aż tak anatomii w pracy z neurologicznymi pacjentami. W sensie, co mi jest znaczenie, że jego dwugłowy jest niesprawny, dla mnie jest znaczenie, że on nie może, nie wiem, sięgnąć po coś. Nie? I nie może podnieść tutaj jakby funkcja. Funkcjonalnie do tego podchodzisz. A, nie... a jeżeli ktoś pracuje masaż tkanek głębokich, tak mi się wydaje, bo nie mam kursu, musisz wiedzieć, która tkanka. Czy może się mylę? Dobra, powiedzmy, że musisz w niektórych terapiach bardziej wiedzieć, co dokładnie ogarniasz, nie? I też jest tak, że ja za każdym semestrem jest takie, wow, serio? A w ogóle idź na jakiś kurs. Boże, ja na każdym kursie mam takie wrażenie, że przez pierwszy dzień jestem debilem. Oni do mnie coś mówią, a ja tak, hej, jestem fizjoterapeutą, ale w życiu o tym nie słyszałem. I dopiero tak 3., 4. dzień, bo kursy dla fizjo tyle trwają, nie? Tam, że przed tydzień, dwa. Takie, ej, rozumiem, co on mówił. W ogóle, wow, przecież to jest oczywiste, a przez pierwsze 2 dni jest takie, czy on mówi po polsku? W ogóle używa jakichś trudnych wyrazów, coś tam się rusza, ale do mózgu to nie dociera, nie? Więc jakby to, że anatomia jest trudna i nie tylko anatomia, fizjologia, Boże, jakaś biochemia i tak dalej, to po prostu to jest szał. I jeżeli tego nie ogarniasz, to znaczy, że jesteś normalnym człowiekiem. Nikt normalny tego nie ogarnia. Trzeba być naprawdę tak mocno sfokusowanym na tym. A jakieś szkolenia masz w planie w najbliższym czasie? W tym roku może? Żeby ja pójść na szkolenie? No. Ja bym bardzo chciał na terapię tkanek głębokich właśnie, jakąś pójść. I na masaż jest taka metoda IASTM. Może zabiję tego psa. Chodzi mi o to, że tymi metalowymi takimi... Narzędziowa. No. No to coś takiego, tylko że ja nie mam czasu na kursy, bo pracuję w weekendy, a kursy są w weekendy. I tu mi się trochę nie spinają. Tyle godzin, że ciężko mi jest... A wakacje to nie za bardzo... Wakacje nie ma kursów. Nie ma kursów. Więc ja już nawet zastanawiałem się, czy nie zrobić tak, że którąś niedzielę, żeby nadrobić sobie, żeby tak dalej, ale to jest ciężko do spięcia. A poza tym w niedzielę żona mi zabrania pracować. I religia. Ale byś się uczył, nie pracował. Nie, w sensie, że musiałbym nadrobić w tebie najpierw. No tak. Dawaj, co tam masz dalej? No to w sumie możemy przejść, chociaż ten temat i tak już poruszaliśmy, o wpływ psychologii na podejmowanie wyboru. Albo w ogóle psychologia. Tylko właśnie
Nie mam żadnych konkretnych już pytań. Dawaj, temat. No właśnie... Książka Daniela Kahnemana. Pułapki myślenia. Czytałeś? Nie czytałem. Mam audiobook, mam książkę i kuźwa nie mogę się za to zabrać, ale muszę. Pierwsze 150 stron jest takie mega, jeżeli chodzi o podejmowanie i błędy poznawcze. Mm-hmm. Podejmowanie decyzji i błędy poznawcze. Słyszałem, ja że mam to jest gdzieś, tam gdzieś książka. Jest. No, ciężko ją się czyta, ale mega. Okazuje się, że większość decyzji, które podejmujesz, mm-hmm. nie do końca są twoje? Coś na tej zasadzie? Ja wam opowiadałem o tych dżemach. Z wami jeszcze nie mówiłem tego. Dobra, to 2000 rok zrobili w Kanadzie bodajże taki eksperyment, że był coś jak hipermarket, nie wiem, Jean, Real, Tesco, co tamkolwiek tam jest teraz, Auchan. I były stoiska, gdzie mogłeś sobie wypróbować jeden z 6 dżemów i zamówić ten słoiczek z jednodolarowym upustem. Mhm. I po kolejnym, po jakimś tam czasie, po kolejnym tygodniu, zrobili to samo, tylko że do wyboru było nie 6, a 24 dżemy. Mhm. I znowu z jednodolarowym upustem. Kto sprzedał więcej? Ten z 6. Czemu? Bo za duży wybór utrudnia wybór. Dokładnie, bo nagle się okazało, że nie wybierasz jeden z 6, gdzie możesz wybrać swój ulubiony, tylko musisz wybrać tam, gdzie masz tak naprawdę troszeczkę więcej niż 4% szansy na to, że wybierzesz najlepszy dżem. Mhm. Więc masz 96% szans na porażkę. Więc wolisz nie wybierać wcale. Mhm. I w ten sposób pokazuje to, że jeżeli masz za duży wybór, to jest coś jak paraliż wyboru i nie podejmujesz żadnego wyboru i wolisz wyjść. I na przykład jeżeli masz swój cennik, jako masażysta, to nie wiem, cennik, i walniesz wszystko na jedną stronę. Tak, to jest takie, jak ja nie mogę znieść takich cenników. No jest takie, co ja mam wybrać? A jeszcze lepiej, jak sobie walniesz na przykład, że masaż 25 minut to tyle i tam jest cena podana, masaż 35 minut to tyle, jest cena podana, masaż 45 minut to tyle, a masaż ultra, super, hiper, premium 60 minut to tyle, nie? I takie, ale to jest jeszcze rozdzielone, zawalone... bo 25 minut to jest na przykład tutaj kark, tutaj są łydki, tutaj jest to nie jest... Tak, tu 25 minut i tu 25 minut, że to jest co innego. Żeby jeszcze to robić, to ta osoba, która to robi, powinna wyjąć kalkulator, jakieś tam całki, funkcje i trygonometrię odpalić, nie? I wiesz, to jest taki mem, że tam to wszystkie trójkąty latają, nie? Tak. To dokładnie... Znajdę to, wstawię. Teraz, nie? To powinno być, żeby porównać cenę, więc właśnie Kahneman opisuje, że mamy system pierwszy, myślenie, system drugi. System drugi to jest taki, że musimy podejmować świadome decyzje i on jest bardzo szybko męczliwy. My nie lubimy myśleć, więc nie podejmujemy decyzji w ogóle. Mhm. A można to zrobić lepiej. My mamy w Kielnie mega smaczną karczmę. Znaczy karczmę, w której mega smacznie daje jedzenie, nie to, że ona jest smaczna. Wiem, za rondem jak dalej w stronę tak Szemuda jedziesz? Nie. Czy ta z kwiatami na stawę? W stronę kościoła. No. Mega. To oni mają tak, że na przykład masz dania obiadowe, tam nie wiem, 5 pozycji. Mhm. Przerzucasz ryby, 5 pozycji. Coś tam, 5 pozycji. Więc jesteś w stanie wybrać z 5 pozycji, które cię interesują. Bo na początku robisz selekcję ryba, makaron, nie wiem, ziemniaki. Więc to jest 3 i dopiero wtedy sobie wybierasz. I o wiele łatwiej jest wybrać i też są różne strategie na to, jak budować ofertę. Mhm. Ale właśnie o tym robię kolejny kurs. Tak? O ofercie? O super. Ofercie, o, w ogóle takie kompendium młodego masażysty, w sensie młodego, że dopiero po szkole. Tak, tak. Czyli jak stworzyć ofertę, jak na Facebooku sobie podziałać, jak nawiązywać relacje z klientem, jak przeprowadzić wywiad, jak przeprowadzić karty badania. Takie... Nie, to zostanie już wycięte. Czemu? Nie, wiesz co, to cały wywiad. Ja tu nie będę konkurencji wspierał. To, co ci teraz powiedziałem, to jest taki malutki wycineczek z tym Kahnemanem i tak dalej. To jest malutki wycineczek jednego odcinka, więc spoko. Ale to nie, naprawdę kurs będzie spoko. A o psychologii cen będziesz też coś? Też. Fajnie. Okazuje się na przykład, to będzie mały spoiler, że mamy coś takiego jak efekt zakotwiczenia albo efekt torowania. Mhm. I wystarczy, że powiesz, napiszesz na ścianie albo nie wiem, dasz w ulotce, że jakąś liczbę. Będziesz zadowolony na 200%. Mhm. I kij z tym, że nie jest możliwe być zadowolonym na 200%, no bo 100 to jest maks, nie? Jakby nie da się być nad zadowolonym. A, mówiłeś 90% tu, 90% tu, tak. Mamy 180%. Nie mówiłem, że one są rozłączne. No więc jakby nawet jeżeli potem dasz jakiekolwiek ceny, to pacjent widząc, czy klient widząc to 200, będzie się odwoływał do tego 200, więc nawet jeżeli dasz cenę za masaż, nie wiem, 150 zł, to jest mniej niż 200.
Mimo, że to nie jest w ogóle porównanie ceny do ceny, tylko liczby jakaś do liczby. Liczba do liczby. Dokładnie, więc to już jakby wpływa. I można sobie strzelić w kolano, w drugą stronę. Jak damy najpierw na przykład liczbę 10, a potem damy masaż za 100. Tak. No to w drugą stronę. Tak? Kotwiczenie może działać na naszą niekorzyść. Bardzo dokładnie tak. Ale jest jeszcze coś takiego, że mamy efekt kontrastu. Mhm. I efekt kontrastu, może efekt kontrastu chyba tak. Chodzi o to mniej więcej, że jeżeli masz kilka masaży wypisanych, to widzisz ten najdroższy, widzisz ten najtańszy i prawdopodobnie wybierzesz środkowy. Bo dobra, najdroższy, okej, może mnie nie stać na ten najdroższy masaż czekoladą z opiłkami złota i różanym jakimś kremem na to wszystko i Nutellą za 500 zł. Ale nie chcę, już zawołałam tego masażystę, nie wiem, przyszedł do mnie, czy przyjechałem do gabinetu, może nie chodzi mi o masaż karku za 40 zł. To jest dosyć niska cena, nie bierzcie takich cen. Więc prawdopodobnie wybiorę sobie ten środkowy, który będzie na przykład masaż całościowy za 150. I jeżeli dobrze się zrobi tą ofertę, to właśnie ja chcę, żebyś ty kupił ten masaż za 150. I oczywiście masz powiedzieć tak, no ale co jeżeli na przykład 10 osób weźmie ten za 40? No to po pierwsze będę o 400 bogatszy. Jakby co złego się stało? Co z tego? A po drugie podnoszę cenę. Bo to znaczy, że ten masaż jest na tyle tani, że reszta nie jest do niego konkurencyjna, więc podnoszę do 50. Tak, to przy budowaniu oferty często też daje się jakąś najtańszą opcję, a zwłaszcza w internecie to tak jest, że masz trzy opcje do wyboru. Masz jakąś najtańszą, najdroższą i masz środkową, ale ta środkowa powinna być na tyle na przykład cenowo też zbliżona do tej tańszej, żeby ludzie raczej nie rozważali tej najtańszej, tylko od razu wzięli tą środkową. Dokładnie. Więc jeżeli masz trzy poziomy subskrypcji, to prawdopodobnie ktoś chce, żebyś zapłacił za ten środkowy. Najczęściej tak. Tak? I chyba, że ktoś się nie ogarnia tych tematów. Jasne. I najgorsze jest to, że to działa na nas, nawet jeżeli o tym wiemy. Tak. I trzeba świadomie uaktywnić właśnie ten system, drugi system, ten takiego myślenia logicznego, żeby temu się przeciwstawić. A trzeba uaktywnić ten system świadomie, w sensie to nie jest tak, że na strzał on się ten. Ja znam tyle właśnie tych efektów psychologii cen, marketingu, jakichś sztuczek, a ja tyle na to kasy wydaję, na te różne szkolenia, e-booki, inne rzeczy. Ja wiem, że to tak działa, ale i tak się na to wszystko łapię. No, tak jest. Ale ważniejsze jest to, żeby twoi klienci i pacjenci się na to łapali. No tak, tak. Nie, więc tutaj dochodzimy na przykład do czegoś takiego jak walka ceną. I to jest najgorszy możliwy syf. Ja pitole, jeżeli ktoś oferuje masaż za, nie wiem, 20, 30, 40 zł, to często ludzie mówią, że psują rynek. Ale właściwie co to znaczy? Ale mnie denerwują ci ludzie. W sensie... Ci, którzy mówią, że psujesz rynek, czy ci, którzy tak tanio dają? No nie jedni, drudzy. Znaczy, mnie chyba bardziej może tak irytują ci, co mówią, że psują rynek. Ha, w sensie ci komentatorzy. Tak, komentatorzy. No. I znalazłem świetne porównanie, że to tak jakby Lamborghini miało się czepiać do Opla, że za darmo, że za niską kwotę sprzedaje samochody. Bo i to jest samochód, ja tak? Lamborghini i Opel. Ja tam lubię Opel, mam jednego. Ja też lubię Opel, ale to jest ten poziom, że Lamborghini by się czepiało. Faktycznie jest tak, że ten rynek troszeczkę się psuje, bo to co powiedzieliśmy, że jest ten efekt torowania czy tam zakotwiczenia. Jeżeli widzisz, że ktoś operuje masaż za 40 zł. I twój klient też to widzi. A potem ty mu mówisz 150, ej, ale tam jest taniej. No ale... I ma takie poczucie, jeżeli na tym kończysz, no to przegrywasz. Tak, właśnie jest takie, że mam takie poczucie, że kurde, wydałem za dużo, a właściwie to on jest za drogi, to może do niego nie pójdę. Nie? I pod tym względem rzeczywiście to jest psucie rynku. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś chce mieć te 40 zł i mu to odpowiada, no to do jasnej cholery po co mamy kapitalizm, żeby mógł za darmo to robić, jeżeli ma taką opcję. No ale właśnie, bo też niektórzy nie biorą pod uwagę, że teraz jak ktoś zaczyna, to nie jest tak łatwo zacząć w ogóle zdobyć jakichkolwiek klientów. Ja wiem. To no nie, przypomnij nie mi jest. Tą sytuację, gdzie puknąłeś samochód, czy coś tam miałeś problem i musiałeś zdobyć kasę.
Ale ja wtedy nie byłem aż takim początkującym. No ale co zrobiłeś? Napisałeś na forach tych tam osiedlowych, tak? No tak, i miałem, byłem zaangażowany. Dobra, w to, ale pisałeś wcześniej na tych forach osiedlowych? Tak. Aha. Ale rzadziej. Okej, czyli tak naprawdę prawie na świeżaka, niektórzy cię zobaczyli. Wtedy to akurat ja zrobiłem dokładnie to samo, co wcześniej, tylko lepiej. Bardziej. No. Więc moim zdaniem nie jest wcale tak trudno zdobyć klientów, tylko ludzie źle się do tego zabierają. Ogólnie tak. Mhm. Bo to jest mój ulubiony case. Daj mi tutaj skutkę. To jest mój ulubiony case. Jest grupa masaż i masażyści, czy jakoś tak, masaże, masażyści. To jest moja ulubiona grupa. Tam jest taki syf, że masakra. Jest masa ludzi ciekawych, sympatycznych, ale niektóre dyskusje, które się tam odwalają, to po prostu wiesz, ja piję kawę, nie, bezkofeinową, bo i tak mi ciśnienie tam skacze i tak nie wierzę. Łoczat, i skróluję dalej. Ale dobra. I jest tam ileś naście tysięcy ludzi. Mhm. Nie wiem, 11, 13. No, powiedzmy, że 13 tysięcy ludzi. I wchodzi tam świeżo masażysta i mówi, że on oferuje masaże i ktoś się do niego zapisze. I tak, what the fuck? Po pierwsze, ludzie są z całej Polski, nie wiem, co całej Polski mają do niego przyjechać, no. A po drugie, to są ludzie zajmujący się masażem. Jaka jest szansa, że gość, który zajmuje się masażem, będzie jechał do tego świeżego, zajmującego się masażem, bo ten mu się ogłosił. Przecież, nie? No to, ale to ludzie nie... Zamiast napisać na grupie osiedla, gdzie mieszkają. Tak. Nie? Tam, gdzie są klienci. I w ten sposób, jeżeli ktoś mówił, napisałem 20 postów na grupie masażyści i nikt się nie odezwał. No. Nic dziwnego. No raczej, nie? Jakby, bo nie tam są twoi klienci. Tak no. Samo jak z drugiej strony robienie YouTube'a i liczenie na przykład, że super, zapiszcie się na masaż, bo ja jestem na YouTubie, no ale oglądają mnie ludzie z całego kraju. To co, mają przyjechać? No bez sensu. No tak samo, i pewnie jeszcze nie na tym etapie, ale jak oglądałem któreś filmiki Neuroprojekt, projekt masaż, no to niby do nich przyjeżdżali z całej Polski. Dobra, z całej Polski, a gdzie oni mieszkają? W Warszawie. Warszawie, to jest tak w miarę w centrum jeszcze, nie? W miarę tak. No. Z całej Polski to rozumiem, że jak ktoś z Warmii na przykład przyjechał do Warszawy, albo naprawdę są mega super, ja nie znam aż tak bardzo, widziałem kilka ich filmów. Mhm. Nie znam aż tak bardzo ich twórczości. Znaczy, ja też nie wiem, ja rozumiem, że faktycznie są terapeutami. To się może zdarzyć, bo mają rozpoznawalność. Ale na samym wstępie, jeżeli mówisz, że ciężko jest zacząć, no to nie zaczniesz, jeżeli nie trafisz do prawidłowej grupy, nie? Tak. A to, co znowu mówiłem, że bardzo dużo ludzi boi się zacząć. Mhm. Bo, a co, jak będę miał pierwszego klienta? Tak. No idealnie, no będzie pierwszy klient. No ale trzeba go wymasować. O nie, no, co tak, teraz? Tak, jakby na tym polega twoja praca, nie? I jakby Orwell opisywał coś tego, co się nazywa dwójmyślenie. Że możesz myśleć jedno i myśleć coś zupełnie przeciwnego i tobie się to spina. Jakby moja córa tak ma. Lubi kurczątka malutkie i jednocześnie lubi kurczaki i jeść. I jakby, ja mówię, Pati, ale wiesz, że ten kurczaczek to go zjesz potem. Tak, ale jaki smaczny. Nie? Nie, to jest normalne u dzieci. Więc to jest tak, że chcę mieć klientów, ale nie chcę pracować. I co mi się nie spina? Nie, jakby, przecież to normalne, że nie chcę pracować i chcę mieć klientów. Nie, jakby, luz. Spoko. Zbliżając się powoli do końca, no. Bo chyba już... Nie wiem, która jest godzina? 13:10. Dobra, czyli tam 2 godziny było. No pewnie coś takiego. Więc zbliżając się do końca, mam ostatnie 5 pytań, ale takich króciutkich. Kurde. No dobra, tak nie. Mniej więcej, prawie. Jakie masz plany na ten rok? W sensie terapeutyczne i z fizjonauką. A, myślałem, że przeżyć to już będzie wystarczająco dobry nie, plan. Nie, rozwiń to. Fizjoterapeutyczna, o Boże. Znaczy, czy masz właśnie, czy faktycznie planujesz jakieś szkolenie zapisać się albo no, zrobić? No, tu mówię, to chciałbym. To właśnie ja jestem, czyli ty narzędziówkę i głęboki schanek. Z fizjonauką? Nie wiem. Zrobić wystarczająco dużo dobrych filmów, żeby to fajnie było. Mhm. Robić to, co robisz, tylko lepiej. Tylko lepiej, tak. Z każdym razem, jak się robi lepiej, to w sumie chyba o to chodzi, żeby robić lepiej. Z fizjoterapeutycznych? Nie wiem, zdobyć kolejny kontrakt. Okay. Przydałoby się. I to wszystko. No. Za dużo masz wolnego czasu? Nie, te kontrakty są roczne. Mhm. Co oznacza, że tak jak mi się teraz skończył, to czekamy, czy kolejny w ogóle zostanie uruchomiony. Bo może być tak, że ja nie będę miał pracy w ogóle. Ale że te projekty na przykład w ogóle mogą zniknąć, tak. Czy wezmą innych fizjoterapeutów? Nie, to że wezmą innych, to ja się nie boję, bo na terenie Gdańska tylko ja się tym zajmuję. Bo to w całej Polsce są te projekty. Jakby projekt na całą Polskę, nie? I tam jest 260 pacjentów,
ale w całej Polsce rozsianych i w Gdańsku tylko ja się tym zajmuję, więc jakby... Naprawdę neurologicznymi takimi rzeczami tylko ty się zajmujesz? Nie, nie, tylko dla tego towarzystwa ja działam na terenie Gdańska. Mhm. No ale może nie by się w ogóle kontraktuje i wtedy będę kombinował w coś innego i wtedy będę się rozwijał na bieżąco. Okay. Będę się adaptował. Mhm. Jaką jedną książkę byś polecił? No, Daniela Kahnemana, Pułapki myślenia. Mhm. Chyba tak. A jeżeli chodzi o fizjoterapię, nie wiem, żadnej chyba. Nie. W sensie, to... nie, ale Pułapki myślenia. A drugą książkę, którą ja bardzo lubię i bardzo polecam. Mhm. O, jeszcze mam dwie książki, ale jedna totalnie z czapy. To Radek Kotarski. Wydał... Włam się do mózgu? Włam się do mózgu. Mhm. To jest książka o super uczeniu się i to jest po prostu, jest tak, co ona mi tam z mózgiem zrobiła, to się właśnie włamała. Ta jak... książka powinna być w szkole. I to jak najszybciej, tak. W sensie w podstawówce. A z książek, które bym polecał i które mogą być na czasie, to Dune. Uwielbiam tak? Dune. Czytałem chyba ze 4 czy 5 razy całą serię, więc jakby fajna książka. Dobra. A film oglądałeś? Ten nowy? No. Oglądałem i chcę wymazać to z mojego życia. Ja nie znam ani książki, ani starego filmu, ani nowego filmu, więc... Jakby... Nie, chcę wymazać. Znaczy on jest piękny i totalnie zrypany fabularnie. Tak? Coś może być piękne i nie być tym, co... Ale w porównaniu do... Bo nie wiem, to był wcześniejszy jakiś film. Wcześniej był miniserial, taki całkiem fajnie zrobiony. To w porównaniu do serialu czy do książki? Znaczy, zrypana fabuła? No. Do książki. Do książki. Do książki. Mhm. Pozamieniali totalnie motywację postacie i o, to wyszło coś pseudopodobnego, ale to... Ja bym nie porównywał tego do Pierścieni Władzy w Amazonie, czy do Wiedźmina Netflixa, bo to jest nieoglądalne. Mm-hmm. Ale taki Hobbit Petera Jacksona. Nie wiem, czy oglądałeś Hobbita? Ja czytałem jako dziecko i jak oglądałem tak, hej, fajnie, są Hobbici, jest, ale to się nie spina. Okej. Okay. Ale teraz mnie zajadą ludzie, bo ogólnie ten film ma dobre recenzje. Dobrze, będą komentarze, poniesie się. Dobrze, poniesie się. Wrzucę do intro. Nie, ten film to skupali. No, on jest piękny wizualnie, ale ja przy nim przyspiałem. Także. Okay. Reżyser uznał, że w sumie dialogi są zbędne, więc tam jest chyba 20 minut, gdzie nie ma dialogów. Jakby idziesz do kina, nie? I przez 20 minut jest ciemno, leci muzyka, coś tam się dzieje, ale nie ma dialogu i tak... Dobra, kontynuujmy, nie? No leci, kolejne pytanie. Od kogo się uczysz pod kątem biznesowym? Z Polaków, od nikogo? Już. Chodzi ci, że Marcin Osman tak. Na początku. Tak, to był pod względem bardziej marketingu, nie? No ogólnie właśnie marketing, tak, znaczy ja biznes. Wiesz co, to nie jest kwestia, że się wyliczyłem, bo on mi dalej odpowiada, ale jak obejrzysz 100 filmów, które są dokładnie o tym samym, to już masz takie... Gdzieś dobra, już to widziałem. To jest to pierwsze sobie ogarnę, bo to jest ta sama anegdota, którą mówił w 20 filmiku. Ja rozumiem, że tak jak na YouTubie się tworzy filmy, które są do tego, że jak nie obejrzysz tego wcześniejszego, to nowa publiczność dostanie jakąś nową cząstkę, porcję wiedzy. Ale jak zasubskrybujesz kanał i jesteś psychicznie chory, tak jak ja, i sobie obejrzysz wszystkie filmy na tym kanale z ostatnich, nie wiem, 2 lat, no to jest takie, ej, znam to, dalej, znam no ja to, dalej. Ty mi polecałeś jakiegoś innego gościa. Nie pamiętam jakiego, ale do mnie nie trafił w ogóle. I tak. Bartek Popiel? Taki łysy? No. Okay. I tak. Nie? Nie, ale uczę się, jeżeli chodzi o YouTube, czy jeżeli o fizjoterapię? Biznesowo. Biznesowo. To uczę marketing. Się od z angielskich kanałów. Jest taki kanał, który się nazywa Nate Black. Mhm. To nawet rozmawialiśmy. Tak, jest o taki, mówi o tym, jak na YouTubie działać. Jest taki kanał, jak działać na YouTubie i przy okazji biznesowo VidIQ, pisane przez V na początku i oni też mają fajne algorytmy do YouTuba, za darmo. Polecam taką wtyczkę do sprawdzania statystyk. Jest, Boże, ja zawsze go przekręcam, Ali Abdal, to jest taki gość, który o samorozwoju w ogóle mówi i jeżeli chodzi o komunikację, to jest taki australijsko-koreański, czy Koreańczyk, ale on w Australii działa, Win Giang. W sensie Win Giang, jak Giang. I on ma głównie shorty o tym właśnie, jak się komunikować, jak mówić, żeby być słuchanym i tak dalej, i tak dalej. Nie masz czasu na Facebooka, bo shorty. Shorty oglądam, to jest na przykład pierwsza, druga w nocy, bo ja wcześniej niż druga to rzadko chodzi. Czasem? Podobno. Na filmach.
Ale ja bardzo dużo YouTube'a słucham, nie oglądam. Mhm. Jadąc shorty samochodem. Też? Nie, no, short trzeba przerzucać. Jadąc samochodem. Okay. I wtedy rzucam sobie jakiś tam, coś bardziej jak podcast. Tam jest ten, ale ja odwracam telefon albo po prostu nie patrzę i sobie leci. Mhm. Więc te wszystkie samorozwojowe czy psychologiczne można spokojnie pooglądać. Super. A takich masażowych to nie. Jakby nie patrzę, co robi konkurencja. Nie oglądam się na innych. To będzie takie filozoficzne dawaj. Pytanie. Sernik bez rodzynek. Z rodzynkami też jest spoko, ale co to mnie zjadą? No, dawaj. Co sprawia, że codziennie rano wstajesz z łóżka? Budzik. Tylko? Nie wiem, no. Co wstaję? Wiesz co, ostatnio to mnie po prostu dzieci budzą o 6.40 i chciał, nie chciał, musisz wstać. Tato, pomóż. Jakby już tata, już jest rano, już jest jasno. Budzi mi się. Boże, ja czekam, aż będzie zmiana czasu. I znowu rano będzie ciemniej. Bo teraz jest, tata, już jest dzień, trzeba wstawać. Nie wiem codziennie. Wiesz, to jest... Jest na takiej zasadzie, jaki jest sens twojego życia? No nie wiem, mam rodzinę, dla której trzeba żyć, mam pracę, którą lubię, ale brakuje mi czasami tego, żeby móc sobie poleżeć cały dzień. Ale jakby wiesz, dwójka dzieci, kot, pies, żona, to już nie ogarniesz, nie? Żona to jeszcze, ona się sama ogarnia, ale całą resztę to dramat. I ostatnie. Jaką jedną radę byś przekazał masażystom, którzy nas oglądają, słuchają? Młodym czy starym? Młodym. Zakładam, że wszystkim. Młodym. Znaczy, podejrzewam, że więcej nas początkujących młodych będzie oglądać, więc no. Dobra, to będzie rada, która będzie pewnie troszkę dłuższa. Którą? Do głównej. Do tej? Tak. Tak, do tej kamery. Samo nic się nie zrobi. Jeżeli się nie zabierzesz do pracy, to nie będzie żadnych efektów. Bo jeżeli chcesz być tacy jak wszyscy, to rób to co wszyscy. Jeżeli chcesz być wyjątkowy, to rób coś więcej albo coś innego. I czekanie na to, aż los ci ześle, nie wiem, natchnienie, motywację i po prostu meteoryty będą ci mówiły, że to już tak, bo koniunkcja planet, to się prawdopodobnie nie wydarzy. Trzeba brać w swoje ręce swój los. I tyle. Dobre, nie? No. Kurde. Ja. No ale taka prawda jest. Dobrze. Powiedz tylko na koniec, gdzie cię mogą znaleźć, gdzie mogą... Okay, coś od ciebie kupić. Tutaj możesz śmiało mówić. Dobra, to będzie krótkie, bo albo fizjonauka na YouTubie, albo fizjonauka na Facebooku. Chcesz taki bardziej fanpage, tam nic nie kupisz. Albo www.fizjonauka.pl i tam rzeczywiście można kupić kursy albo e-booki, które ja sobie stworzyłem i które promuję. Nie wiem, stworzyłem to duże słowo, które zrobiłem po prostu. Okej. Linki wszystkie znajdziecie w opisie. A, albo w tym, albo w Tebie w Gdyni. Na razie. A to się może zmienić. A co w Tebie? No, w sensie, że cię mogą znaleźć w szkole. A, tak. W szkole. Jak ktoś się zapisuje, to Teb w Gdyni, to tam czasami prowadzę zajęcia. Polecam. A jak będziecie się zapisywać, to zapytajcie, powiedzcie, że musicie trafić do grupy, którą będzie uczył Przemek. Tak. Do innej nie chcecie. Ja na to wpływu nie mam, ale spoko. To ale oni może będą mieli. A, może. Albo może Tep wpadnie na pomysł, że grupa Przemka będzie płacić więcej. Bo to Przemkowi? Nie, za zajęcia, bo mają zajęcia z Przemkiem. A, taki motyw. Dlatego on się zajmuje biznesem, a nie ja. Dobra, dziękuję ci Przemku bardzo za rozmowę. Dzięki tobie, dzięki słuchaczom i widzom. I koniec. Ja! Ale mega.